udało się. Beer me, bro. A yeah, yeah, motherfucker. Yeah, real man. Real man, real man drink only Desperados, Virgin Sangri. I też słyszałem przez pewien moment, że brzmiałem, jakbym wypił tego 3 litry. Grapes and spice. Aha, no. Tak. To John Steinbeck właśnie, kolejną edycję swojego. To są nasi ludzie, tu jest napisane piwo bezalkoholowe, flavored with grapes and spice. Aha, to. No to bardzo dobry znak. Po polsku kurwa nie potrafię, gdzie jest po polsku napisane? W ogóle powinno być po hiszpańsku. Nie, po hiszpańsku. No na bank nie jest hiszpański, to nie ma nic wspólnego z Hiszpanią pewnie. No nie, ja nie wiem. Teraz w ogóle muszę pochwalić Bartka, bo od kiedy jesteśmy na tym, to on nie łajdaczy, nie chleje w udały na trasie elegancko. Nie, może tak nie? Co, zdarzało wam się? O Jezus. O Boże. Tragicznie. Do 9 rano, wiesz tam, tragedia. Nie, to już nie to lata. Kiedyś w Gdańsku rzeczywiście było chyba tak, bo mieliśmy tam nocleg na tym, to jeszcze z Borkowskim. Ostatnio nawet wspominaliśmy ten, tam było tak, że 5 pięter trzeba było zejść za każdym razem, żeby zapalić peta, stary. To była taka akcja, bo że dadzą nam 500 zł kary, kurwa, za zapalenie i my jak wlepy zamiast sobie usiąść w oknie. I tam dostaliśmy tę karę, chociaż jak nam wjebali. No, bo znaleźli paczkę petów, którą ktoś wyrzucił po prostu do tego i stwierdzili na podstawie tego. Tam kryminalne zagadki Airbnb i deduknik. No ale zaraz, paczka była co, wypełniona petami? Nie, właśnie pusta była, więc z tego, wiesz, Columbo powiedział and another thing. Nie, ja... To śmierdzi, przyznam szczerze. Stary, ja ostatnio byłem w Katowicach na noclegu i głupio w ogóle narzekać, kiedy tylu ludzi nie ma miejsca, by spać, ale prawda jest taka, że jak zajechałem tam, to raz, że kolo mi nie wysłał, wiesz, kodu, musiałem go obudzić w środku nocy, co się zdarza, też to nie jest problem, tylko tak strasznie padał śnieg, było zimno, taki przemoczony, zmęczony i jeszcze myślę, no w tym miejscu będę 3 dni, więc lepiej, żeby było fajniej. Wchodzę i to jest taka sutenera, taka straszna, kurwa, w jakiś taki, kurwa, z XIX wieku kamienicy i to jeszcze na podwórku, przechodząc dwukrotnie, tam jakieś psy się dymają, tragedia i jest tylko takie łóżko, takie rozjebane. Jest szokujący koncept na łazienkę, ponieważ nie ma odpływu, ale jest mega podgrzewana podłoga, więc to tylko paruje tak, ale wiesz, więc to się zrobi zaduch, więc z drugiej strony fajnie, bo przynajmniej ciepło, no ale jak już wyparuje ta woda, no to grzeje tak, że mi od razu oczy wyschły i po prostu nos mi się zaczął zapychać i internet prawie nie działa, no i też strasznie hałasuje co chwilę taki wielki nawiew, który tam w jakiejś knajpie obok prawdopodobnie chodziło o chłodnie, nie? Ja mówię, to jest przecież gówno, to jest tak tragicznie. Jak żyć? Fatalne, nie? I kładę się spać, mówię, kurwa, no nie wiem, no jutro chyba znajdę sobie jakieś inne noce, bo tu nie wysiedzę 3 dni, no ja, kurwa, wiesz, to trzeba się trochę wyluzować. I kładę się i zasypiam taki wymęczony, zgnębiony i tak gdzieś po pół godziny łóżko się załamało, mówię, this shit ends tonight! I kurwa, od razu wysiadłem, poszedłem, nie ma mnie tam, nie było mnie, pierdolę. I potem ten kolo, czy pan w ogóle odebrał ten noc? Jak ja mówię, no stary, po połamanym łóżku poznaj sam. Nie. Myszy weszli. Kurwa macie. Regularnie. Good old days. Też tak dziwnie brzmi, nie? Czy mi się zdaje? Tak, muszę tutaj coś poprawić. Czy? A jak tak mówię, to nie jest lepiej, jak jest, nie ma żadnych śmieci? Ale zaraz zaczniesz mówić... Nie, ja będę mówił cały czas poprawnie, na pewno. Kacper. Możesz trochę odsunąć ten mikrofon od siebie. Dobra. No dobra, spróbujemy. Jakby co, to jest ten moment, w którym zaczęło być... This is the moment he fucked up. No ale jest źle. Powinniśmy give us monies for pop filters. Nie no, ja mam jeszcze jeden, ale niestety został w Warszawie, tego trzeba wozić. Słuchajcie, bo to nie możemy tak pierdolić, ho, ho, ho. Ja was sprowadziłem w bardzo konkretnym temacie, ponieważ całkiem niedawno czytałem dość długi artykuł o ekoterrorystach nowoczesnych, którzy... Co wam brakowało w ekoterroryzmie? Jakbyście mieli powiedzieć. Subskrypcji modelu piramidy, oczywiście.
NFT jakiegoś porządnego. Tak, na planie odwróconego drzewa. Ale nie, to ktoś wpadł na to, że trzeba wrócić do starych, dobrych korzeni ekoterroryzmu i wprowadzić tam kwestie eugeniczno-rasistowskie. Chodzi o białych suprematystów, którzy się dogadali właśnie... Z ekoterrorystami? Tak, z ruchem konserwującym naturę. I że imigracja nie... Wiesz, maltuzjańskie takie teorie, że... bardzo ponury w ogóle dokument. I to też pokazuje tam dokładne przejawy, jak to się organizacje. Typ niedawno wystrzelał też kupę właśnie osób. Właśnie sobie wyobraziłem, jak budzą do życia kapitana planetę i on tam się pyta, słuchajcie, co jest do zrobienia? No musisz najebać paru czarnych. Przede wszystkim wyjebaliśmy 3 z 5 osób w drużynie. Jest nas tylko 2 teraz. Ja i ten. I kapitan planeta w Polsce, żeby kurwa, i znowu po prostu muszę te harnasie sprzątać z lasu. I ludzi z biedaszybów wyciągać, bo się kurwa zawaliły znowu. Fucking hell. Polski kapitan planeta, no. Cholera mater. Kapitan planeta Polska. Głównie chodzi do lasu śmieci, kurwa, właśnie w workach skręcaj. Na jebusów na plaży budzić, ja. Żeby po sobie posprzątali. No ale my się śmiejemy, a jakiś kolor rzeczywiście tam na podstawie tego i w legendarnym swoim manifesto, bo zawsze musi być manifesto, Mr. Manifesto Roboto, i on tam wyraźnie wskazuje, że to imigracja i tak dalej jest powodem tego, ludzi powinno być mniej. Return to Monkey, niestety. No, ludzi powinno być mniej, to się tutaj w pełni zgadzam. Kolejny do grupy Kapitana Planety, kurwa. Subreddit pod tytułem. My edgy point of view. Green is good, brown is bad. Ale ja mówię, że ludzi ogólnie jest za dużo. Jest bardzo dużo ludzi. W konkretnych rejonach jest za dużo, albo o konkretnym kolorze skóry. Więc... Zgadza się. Halo, bez przesady. Niczego nie sugeruję. Nigdy. Dziękuję bardzo. Tak, audycja jest wolna od jakichkolwiek pomówień. Ale znam, mam już ten, tutaj dostałem, czekaj, co się stało? A? Nie, zaświecił mi się na czerwono roadcaster przez chwilę. Dostałem tutaj ten... Pilna wiadomość, panie! W intro muzykę do ich tego, do tych rasistowskich ekoterrorystów. To jest na tej konwencie było puszczane. Tak jest. Dziękujemy serdecznie za przypomnienie. Nie, ale jak oglądałem ten, bo to szczerze oglądałem to dokument na Vice'a, nie czytałem, nie chciałem się czytać. Ale jeden z elementów... John Oliver nie robił ostatnio jakiegoś takiego materiału. Aha, nie, on napisał environmental, a pewnie chyba też, tak. No widać, wiesz, poszedł przykaz z Waszyngtonu, że trzeba prawdziwych patriotów znowu zaatakować od tej mańki. Wiesz, jak... Jest jeden powód, dla którego ludzie robią, nagrywają rzeczy, co będzie drugim naszym tematem. Ale pierwszy jest taki, że no to bitches and hoes również. Bitches and hoes. Ale kwestia jest something white for my nose. I że oni tam pokazują, wiesz, taki montaż jakichś tam różnych postulatów tych ludzi. To są głównie jakieś właśnie Pepe Frogi, jakieś tam, wiesz, tam śmieszne, kurwa, pseudo wikińskie teksty, ale jeden mnie rozpierdoli, że tak, że jeśli widzisz dorosłego człowieka grającego w Animal Crossing, zastrzel go. Hej! Jak dobrze żyjesz, to za mną. Hej! No co cię pokonało? Teraz, powiem ci tak, 350 godzin nabite i jednak tak spojrzałem. I powiedziałeś, że nie. Zrefektowałem się. Takie, no, takie... Mnie snowboye pokonały. Nie mogłem 10. perfect snowboya ulepić i dostać za niego to ja nie dużego do płatka tego śniegu, nawet który jeszcze powstrzymywał mnie przed zdobyciem przepisów na super ekskluzywny przedmiot. Fuck this game. Oczywiście, że jest. Jest fuck, taki układ. Fuck, bardzo mnie to cieszy. Czy masz złowione wszystkie rybki i wszystkie insekty? Nie. Ja nie. Miałem to, niestety. Też. Ja zostawiałem to na później. Wiesz co, próbowałem do pierwszego razu, kiedy nie udało mi się złowić wszystkich przy zmianie sezonu i mówię, no nie będę przecież oszukiwał i robił time travel, w związku z czym nie, trzeba czekać kolejny rok. No i nie udało mi się doczekać, bo snowboye mnie. Fucking snowboys, man, naprawdę. Snowboye go. A miałem niezawodną taktykę, tak mi się przynajmniej wydawało, przez 9 razy na to, żeby ulepić perfect snowboy i ten 10. raz
Nigdy się nie udało. Damn, to ja nawet nie wiedziałem w ogóle. Nie wiedziałem tego. A to dalej można zrobić? Zimą? Zimą tak. Okay. Tak, jak chłopaki, tak. Jeszcze jest. Kurde, bo też zanim to opylę, to odkurzę sobie po 3 latach, bo tam słyszałem, że właśnie jak odpalasz po 3 latach, to wszystkie zwierzaki na twojej wyspie są na ciebie wkurwione. Tak, i karaluchy wybiegają ci spod łóżka. Tak, i mają, i, no, ale... Nie mogę się doczekać tej akcji. To jest naprawdę. Ale miał obsesję na punkcie wyhodowania niebieskiej róży. To też zajęło mi bardzo dużo czasu. Ja to zostawiałem na endgame tak zwany. Zbuduję swoją Wisienkę. Piękną wyspę. Tak, ale potem odblokowałem terraforming i tak za każdym razem się przygotowywałem i tak mówiłem, dobra, teraz 5 godzin będę terraformował i za każdym razem po 20 minutach mówiłem, pierdolę tą grę. Pierdolę, kurwa, to wszystko. Czemu to jest ćwiczenie? To jest po prostu ćwiczenie w marnowaniu czasu. I oczywiście. Mm-hmm. No oczywiście. Tak. Ale popatrz, jakiej cierpliwości uczy. No właśnie. Ale ja trafiłem na idealny czas, bo ja właśnie przy premierze jakoś to ogrywałem i kiedy było po prostu pik pandemii. No tak, tak. I no, o, tak. No. Aż tak bardzo nie pluję sobie w brodę, że wyjebałem tyle czasu. No nie, symulację życia na wsi. Ja byłem trochę zawiedziony, bo wchodząc w to liczyłem, że to będzie trochę głębsza gra jednak. Tak myślałem. Co cię tak nastroiło, te ludki, czy ten gadający szop? Ale ja cały czas mam to na półce jeszcze i tak tylko jak przechodzę czasami obok szafki, to tylko tak... No u mnie też jest... Rzepy. Że o Jezu, jak... Boże, ja sobie założyłem Twittera, żeby po prostu brać od ludzi kody na wyspę, żeby rzepkę pogonić za dobry hajs. Kurde, stary, ja byłem królem. Tylko po to założyłem Twittera. Najbardziej popularny na Reddit byłem w dniu, kiedy moje rzepy chodziły po 560. Wtedy ludzie... Wow, co za... No, wow! Ale to było takie wydarzenie, siedziałem... 3 godziny siedziałem, wpuszczałem ludzi na wyspę, po czym moja ukochana przyszła i mówi, co robisz? I... I stoją od razu... Watching porn? Shame. Masturbuję się, nie wiem. I don't know. You wouldn't get it. Wiedziałem, że dojdziemy do momentu, że się sami zgodzicie z tymi ekoterrorystami po prostu, że bullet to the head. Nie, no, gra jest ciekawa, ale ja nie wiem, czy oni nie pracują nad jakąś kolejną, nie? Na pewno, no, cały czas. Nie, tak, to już porzucili, to już koniec, wyszedł dodatek. Już koniec? Już nie będzie. Okay, wyszedł jeden taki wielki dodatek, wyszedł płatny dodatek i to już jest that's that. Jest wyspa, na której możesz budować domki innym zwierzaczkom. W końcu. I też ta wyspa Harvey'a się rozszerzyła i tam teraz są... Harvey'a Weinsteina, no tak. On tam razem z... Jeffrey Epps. Doszedł nowy zwierzaczek o nazwie Jeff. Jeff i Harv. Jeff Bernstein. Jesus Christ. Na niektórych słyszach Bernstein. Bernstein. To jest dopiero jazda, nie? Że się nie mogłem dogadać. Ale... Nie no, ja byłem zszokowany po prostu popularnością tą gry i tej gry bardziej na nie ile... w ogóle to nie szokuje, że to jest... No pewnie, stary. No. No w sumie to jest wielokrotnie one... jest taki jakiś to huk. To jest takie Pokemon related content, no nie? No, jeszcze z wszyscy ten... Pokemoniarze chodzą na ostro w Animal Crossing. Tak, jeszcze z tym właśnie cuteness factor, to jak on biega i ten, jak założysz... Słuchaj, ja nie będę oszukiwał, bo cuteness factor jest bardzo wysoki. No tak, bardzo wysoki tak. Jest. Przecież jak założysz tą maskę Tutenhamona, ona jest ciężka i jak biegasz, tak, to on się przewraca. Się wypierdalasz, tak, to a jak biegasz wspaniałe. Z balonem, to on się przewraca i ten balon ucieka. How super. Good is that? Super. Ja uwielbiałem chodzić ukąszony przez szerszenie, bo miałeś takie podbite oczko. To nawiązanie... Zrobiłem sobie w tym, w kratorze koszulkę Black Flag, miałem punkowego falka na Słuchaj, chyba powiadomienia ci przebija do nas, bo słyszysz któreś. Wyskoczyło, wiesz? Co tu jest napisane? Hey, it is I, the Harvey Epps from Animal Crossing. Harvey Epps? Kurwa, koło ja wymyśliłem. We miss you. Harvey Epp? Nie no, przyznam, że tego, że pytanie zasadne jest tylko, od jakiego wieku ktoś mógłby, powinien grać w taką grę? O, to ja powiem ciekawostkę, że moja siostrzenica dostała Nintendo Pstryka ostatnio od rodziców i ona ma chyba 6 lat. I oni kupowali gry, oczywiście nie mając o tym pojęcia, ja im coś tam doradzałem i powiedzieli, że to jest coś takiego, co się nazywa Animal Crossing, wygląda fajnie jak dla dziecka i
stanowczo odradziłem, żeby kupowali to dziecko, które ma 6 lat. To po prostu ono nie skuma, bo tam jest ten cały kapitalistyczny vibe, że musisz tam zebrać trochę hajsu, trochę angielskiego jednak trzeba znać, nie? Żeby to prawda. Rozkręcić to. Ale absolutnie nie poleciłbym. A nie ma jakiejś kopalni, grać, gdzie... To jest hardcore. A nie ma tam jakiejś kopalni albo tych kominów do przeczyszczenia, żeby może, wiesz, żeby dziecko się dobrze bawiło. Tak, dokładnie. Słuchajcie, witamy w naszej wiosce. Każdy ma tutaj swoją użyteczność. Zapraszam. I wchodzi, wiesz. A jest też taki cudowny wyścig, bo ta gra jest nieprawdopodobnie kid-friendly, nie? I właśnie jest taki wyścig, że ludzie robią co mogą, żeby jednak nie było kid-friendly, żeby na tych wyspach działy się jakieś postępne rzeczy. To się urocze, co ludzie potrafią wykombinować. No tak, to jest coś, co wiesz, Club Penguin miał chyba przez wiele lat, że oni tam wszystko jak się... Jak się zesrać. Tak. Jak tutaj się zepsuć ludziom zabawę. Sprawić. Jak się zesrać do Bouncy Castle. No i Habbo Hotel, nie? The pool is closed because of AIDS. I co? I kogo w tym momencie jakby wiesz... Jakby w pewnym momencie powiedzieli, nie jest tak wcale i wiesz, i wychodzi kolo, tak, czyli CIA nie wymyśliło AIDS, o tym chcesz powiedzieć? Habbo Hotel siedzi tak, kiedy nagle musimy o tym rozmawiać, to jest dziwne. To jest cudowne, wystarczy jedna zła decyzja, nie? Na przykład odpalą voice chat w Animal Crossing, koniec. Game over. Nie ma opcji, nie. Wszystko się skończyło. Ale to jest w ogóle ciekawe o tyle, że ja niestety... Mam dość dużo do czynienia z Fortnite'em cały czas, ze względu na to, że zarabiam tam, jestem pro graczem, stąd ta czapka, ale nie, prawda jest taka, że... Zapraszam do mojego klanu. Ty, ale klimat jest taki, że coś dziwnie, nie? Cały czas jakby znika i pojawia się ten dźwięk. Tak, ale też co chwilę mi się wybija, idziesz w czerwone. Nie wiem, co się dzieje. Whatever, man. Who gives a fuck? I ten... I wiecie, co ostatnio było w Fortnite? To mnie rozpierdoliło. Specjalne ten tańce i specjalna Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan event w Fortnite. O Jezu, coś koniec pewnej ery. I do ale do kogo to jest? Kto gra w Fortnite? Dla rodziców dzieci. Był też koncert Travisa Scotta w Fortnite i 8 osób zginęło. Zaskakująco o 10 mniej niż na koncercie na żywo. Tak. Ale tak to jest postęp. Ludzie w dobrym kierunku. Fortnite są bardziej cywilizowani jednak. To jest w dobrym kierunku. I właśnie była sugestia, żeby Travis Scott nie robił koncertów i... Mimo, że nie robił, dwie osoby zginęły też nadal. To jest ciekawe. W trakcie, jak nie było koncertu, that rap zginę. Game dangerous. Dangerous. A this guy is gangster. A propos gangsterów, w ogóle, co myśmy ostatnio udało nam się obejrzeć? Kurwa, stary, Jackie Chan is not in a good place, man. Tak. Myśmy myśleli, że on, wiesz, bo gadaliśmy przecież o Jackie dość regularnie. Powiem też, jak to się nazywało, bo ja to potem zgooglowałem. Ja sobie zapisałem, mój drogi, tylko dubajskie dawanie dupy Jackiego Chana. Tak sobie zapisałem. A w ogóle, bo ja przeczytałem trochę o tym filmie i okazuje się, że to ostatni akt w ogóle się działo w Dubaju, a to jeszcze było wcześniej tam w Chinach i działo się też dużo innych... W jakich jeszcze despotiach, kurwa? W Azerbejdżanie? Tak. I na Czeczenia, tak. Przez chwilę tam. Jeffrey Epps Island, kurwa. Nie, no, ale klimat jest taki, że stary, nie było tam nic do obejrzenia. Fatalny był ten film. No ale co robi? Jackie Chan jest przecież starszy od Jeta Li, a Jeta Li widzieliśmy ostatnio. No właśnie. Zgadza się. I stare efekty jak w takich tych... programach, które ci benchmark graficzny sprawdzają, 3D Maxie, nie? Tylko, że tam z 2007 roku w ogóle. Ale dzięki... Ale stary... kamera lata przez średniowieczną wioskę. Nie, to jest tak, najgorsze. Dzięki jest fakt, na przykład pościgi samochodowe. Samochody są wirtualne. Wyskakuje po łuku, który nie istnieje. Nic nie porusza się po takim łuku, nie? I straszna była ta animacja, straszna, ale taka po prostu, że naprawdę ciężko było to oglądać. I wiesz, Jackie w ogóle głównie to siedział w control room z jakimś szefem dubajskiego wywiadu, który w berecie tam wykrzykiwał i oni tak mieli komediowe niby sceny. No. Była tam jeszcze oczywiście, wiesz, jak to zwykle jest w takich sytuacjach, że tam podstarzała gwiazda akcji ma swojego tam... Młodego sidekicka. Tak, ten kolo kurwa był tak przystojny, to było pojebane. W ogóle nie mogłeś się skupić.
I on miał jakąś babę taką, która też tam w ogóle ubrana w taką suknię za miliony dolarów. Przepraszam, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że żeby znaleźć ten film, muszę się przepierdolić przez 117 filmów w jego dyskografii. Ten jest z 2019 chyba, więc... Okej, dobra, bo to są jakieś on jest dość nowy, chińskie znaczki. A, przecież. Więc... ale stary, no, i oprócz tego taka... Vanguard, tak Vanguard, się nazywał, tak. Szpica. Tak, szpica, kurwa, okay. W dupie szpica. Tragedia to jest. No dobra, ale to jest w takim razie co to jest? To jest Geezer Teaser? To jest jakby, dlaczego jest ten film? Bo prawdopodobnie Dubaj się chciał zareklamować. To jest jakiś taki showcase braku możliwości. Tak, chyba, stary, ten film się kończy pokazem fontan w Dubaju. I oni po prostu, wow! Czyli tak, o nie! No tak, co innego robić w Dubaju, jak alkohol i narkotyki są nielegalne. Tak. Pokaz fontan. No. Widziałeś w ogóle, że tam była jakaś gigantyczna impreza techno, taki line-up, że holy shit. Mhm. Wszyscy trzeźwi się. Ricardo Villalobos siedział. Dude. Nie, Ricardo Villalobos powiedział od razu, że nie. What? No can't. Chyba, no, że... Nie biorę. Nie no, tak. To jest grząski temat, tam jest, wiesz... Że... Od cholery osób, no, ale to jest despotia, no, i to jeszcze taka, wiesz, to znaczy, chuj z tym akurat, dobra, ale Jackie Chan, który i cały program, ten film, przepraszam, był o tym, o współpracy wywiadów, wiesz, o, twoja, stary, to się kończy praktycznie wypowiedzią, że twoja agencja zrobiła tutaj dużo dobrego, tak, wasi funkcjonariusze również są bardzo... Co to za szyf, kurwa, ja pierdolę. Ale jaka to jest, jaki to jest rozwój postaci Jackiego Chana? Od takiego lovable drunko, który walczył z kolonistami w Chinach, do... Kolonialistami, ale... A co ja powiedziałem? Kolonistami z dziećmi tak przyjechały i dostały pierdol od niego. Z kolonii karnej, w Darłowie. Z kuracjuszami się napierdala. No i kurwa raczej. Takie dzieci jedna za drugim idą w rządku, on jak kurwa gurangę zrobi na do, nich. Do podstarzałego homofoba, który się układa z różnymi dokładnie agencjami. Tak, tak. Ludzie się zmieniają. No, bo fakt, Jackie Chan, nie? Jakby on jest tam turbohomofobem generalnie. Tak? No. A kiedy? Naprawdę? No, on tam swojego syna w ogóle wydziedziczył i nie wiadomo, co ty powiesz? Dzieje, no. Ty, ale czekaj, o, chcesz nie, mi powiedzieć, ale że... Ale punkty strasznie. Kurde, że nie wiedziałem nawet. Dziedzic fortuny Chanów is up for grabs? zawsze chciałem się wrzenić. To właśnie nie jest, bo... Kurde. Znaczy jest up for grabs, ale nie jest a bez hajsu. Fortuny no to nie interesujemy. Ale naprawdę? Jackie, kurwa, ty śmieciu jebany. Jak mogłeś? No, niestety. Tylko no dlatego. Cóż. Kolo, który całe życie no zajmował się, wiesz. Ale wracając do filmu. Czy on tam ma, no bo jakby po co się ogląda filmy z Jackie Chanem? No nie po to, żeby Jackie Chan opowiadał nie, historię, on właśnie stary w ogóle tam nie trzaska z nikim. Aha. Z nikim jest, się nie lę. On jest jedna scena. Mówi, ty weź tam... Iść, bo tam coś się dzieje, nie? Tak, czyli dokładnie. To jest taki Geezer Teaser. Czyli no niestety. Wzięli Geezera starego, Jackie Chan, tam przeżyj tylko, swoje... Tylko, że nie jest to tak jak właśnie w filmach ze Stevenem Seagalem, że siedzi przez większość czasu. Kurwa, zresztą a propos Stevena Seagala, o którym mogę gadać w nieskończoność, on ma w którymś z tych filmów scenę walki, gdzie on siedząc na fotelu. Tak. W tym, gdzie też jest Mike Tyson. Tak, zajebiste. Tak, i jest walka między nim a Tysonem, ale oni byli... Obaj są dublerami. Tak. To jest tak piękne. W sensie, że oni kręcili osobno z nimi tę scenę. Tak. Nie? Bo nie, no wiesz, kolidowało. Magia kina. To się nazywa magia kina. I najśmieszniejsze, że o ile jeszcze tego dla Majka znaleźli takiego typa podobnego, to jestem prawie pewien, że Steven Seagal wymagał chudszego body doubla dla siebie. I ten typ jest w ogóle dojebany. Jest, i tak patrzysz, to nawet nie jest blisko. To jest wstyd. No ale jak oglądaliśmy ten film... Ja z tobą, nie, ja chyba ze skórą oglądałem starej, chuj, to było śmieszne. A w ogóle też zwróciłem uwagę w którymś z tych shotów właśnie Seagalowych, że on ma stary cocaine fingernail, no, że ma po prostu kokainowy pazurek tutaj. Także, no bo stary, jak on siedzi w Dubaju i tam te szejki robią z nim, wiesz, 3 filmy w tygodniu, no nie, tak. Karmią go sushi. Tak. I wiesz, sushi, i tak. Dokarmiają jego legendę, nie? Którą w zasadzie on sam sobie stworzył. No to... Tak, bo to jest w większości wał. To, co on opowiadał tam, że był pierwszym jakimś tam dochu masterem, kurwa, w Japonii, to tak, nikt nie to jest w stanie tego potwierdzić. Tak, wiesz, on musiał mieć chyba 13 lat, nie? Żeby tak, tam dokładnie. Trenować u tego. Jak,
To brzmi jak Alex Jones mu układał. Czyli kurwa, on nie ma 19 danów? Nie. Nie. Nie, i nie jest specjalistą od katan i nie ma kuloodpornego kimono. Niestety nie. To wszystko się najbardziej jest mi smutno z powodu kuloodpornego kimona, zdecydowanie. To jest rzecz. Stary, co za pomysł w ogóle. Ale nie, no gdyby to... To brzmi jak właśnie logika filmów Marvela. Jest kuloodporny, lekki materiał, ale tylko kimono. Tak samo. Mamy źródło nieskończonej energii, ale tylko w stroju Iron Man. Tak jest, ale tylko w formie jojo, niestety. Tak. Mamy najlepszy metal świata, to zrobimy z niego, kurwa, paterę. I ty będzie nią rzucał. Czemu? Jeszcze raz. Co będzie robił? Rzucał. No ale wiesz, to kiedyś ja często przywołuję tę rozmowę, jak wiesz, jak on na temat jednego z lepszych filmów, na temat jednego z lepszych filmów, nie, czyli... odsuń mikrofon, to ci próbowałem pokazać tutaj. Na temat jednego z lepszych filmów, jaki jest, czyli oczywiście Pacific Rim. Oh yeah. Wspaniała rzecz. Doskonały. A druga część, wow, jakie to było. Richard Boyega musiał być taki zadowolony, że bierze udział w... On też tam zagrał w tym sequelu? Tak, on tam gra główną rolę właściwie. O, tak. On jest protagonistą. A to chłam jest jakiś, nie? Straszny. No, tragiczny. Chociaż podobało mi się, że Charlie Day był antagonistą. No, okej. Okay. No, ale poza tym, fuck that shit, naprawdę. Nie, fatalne, że to no powstało. I on jeszcze biedny. Tutaj sequel lubianej i kochanej serii, no właściwie jednego filmu, czyli Pacific Rim, a potem jeszcze go wjebali w te Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny, potem to... Gdzie on ma takiego bifa chyba z całym tam George Lucas and co. Czekaj, to jest ten sam... Nie, bo mi się pojebało. To nie jest ten sam chłop, który grał tego cyborga w DC. Nie. You're just racist. Tak. Zasłużyłem sobie, przyznaję. Ty jesteś po prostu... polubisz przyrodę. To nie był ten sam kolej z Vanguard, no nie? Jackie Chan. Ultimate race. What? He's foreign. Można tak założyć, że jak masz prozopagnozję, nie? Czyli nie rozpoznajesz twarzy, to jesteś bardzo rasistą wtedy po prostu. Tylko dla wszystkich poza sobą. No trochę tak. Ale nie no, w Pacific Rim nie, no że chyba mieliśmy tę rozmowę, nie pamiętam kto, jakie miał argumenty, ale na samym końcu było, że tak kurde, ale ja pierdolę, co za głupi film. Że wiesz, że wychodzą wielkie potwory i oni robią wielkie roboty. Przecież to by było lepiej... Kto tak kurwa powiedział kiedyś? Chyba Andrzej, bo on zawsze się musi być kontrarianinem. Zawsze musi dojebać tam, kurwa stary, a to... Przecież to bez sensu. Comedy Andy? Nie, co ty. nasz znajomy. I on mówi, to przecież by było lepiej, jakby były te drony i te drony strzelałyby rakietami i by rozjebały to wszystko. Wtedy powiedziałeś, kurwa, co za, ale fajny by film był, o dronie, kurwa, nie, i rakiecie, jak leci. No to po chuj, potwory tam przychodzą, mogą wysłać drony, kurwa. Tak, też. I by były drony, potwory, kurwa. A w ogóle to po co się napierdalają, nie mogą się dogadać? Tak. To zwykle idzie za pomocą dyplomacji, ja nie wiem, co... Ale fajnie jakby to była taka po prostu, właśnie tylko pierwszy akord filmu jest, że wielkie potwory i wielkie roboty i tak, kurwa, i tam po stronie ludzi tak, jo, to za dużo kosztuje, to nie damy rady, pierdolną wszyscy na cyce. I ze strony potworów, ty też, żeśmy stracili Franka, no to co? No i ci drony, a ci szpaki wysyłają i one strzelają, cały resztę filmu to jest taka kurwa mes. Losujemy to, na siebie wysyłamy. Jak w tym Wiatamanie, że po prostu wysyłają po jedną robocie, ale wychodzą randomowe małe ludziki. O Boże, to by było tak, wow. Swoją drogą, filmowy Wiataman, coś wspaniałego. A jest to filmowy Yataman? Takashi Miike, mój drogi. Jest znakomity. Jest 1:1 kreskówka Yataman. Włącznie z wybuchem i... I jest świnka wspinająca się na palmę. No to połowa sukcesu. No, oczywiście. Tak, ten kolonie... Możemy powiedzieć 90% sukcesu. Okej. Okay. Czy kobieta została wskutek wybuchu pozbawiona ubrania też? Czy... Tak, Miss Dronia. Jezus, to spermiarskie było strasznie, ale nie będę kłamał, że czekałem. Straszne. Jednak człowiek miał jakieś tam highlighty tego. Człowiek tak siedział i tak GG, końcówka, majtki, podnosiło się ciśnienie, potem Yataman i człowiek czekał cały odcinek na wybuch. Tak. Ale to było w intro. I wtedy chyba. Mama wchodziła za. Jej tamten. Majciory? Majciory nie, chyba topiej. Coś nie, ona jest w tym, w intro. Chyba w biustonoszu jest tylko. Tak. Bardzo możliwe. Nie, jest bez przesady. Mnie w ogóle rozpierdalało zawsze w Gigim, no nie? Że on zabiegał o względy tej kobity z psem. On w
walczył o babkę z psem. Tak pojebane. Co przypomina słynny pojedynek syna młynarza na bitwie freestyle'owo, gdzie się freestyle'ował z psem. I przegrał. Ze świlką morską jeszcze. Nie, ale no, syn młynarza to jest osobna akcja, tak. No to jest jedna rzecz, o której chciałem z wami pogadać, czyli o tym, żeby nie grać w Animal Crossing. A no to za późno. W sumie racja, no. Tam jest za dużo takich odnośników, których dzieci nie złapią też. Jest też przecież Cheech and Chong. Nie wiem, kiedy skończyłeś, kiedy 350 godzin ci wypadło, ale przecież latem pojawia się Pascal, jak wprowadzili pływanie. No, jest. No, ta wydra. No to jest Cheech Martin. Rzeczywiście. A Harf to jest Chong. Tommy Chong. Ale oni gadają ich głosami? Rzeczywiście. Man, by some, tak. By some fucking tenny, Pascal ma najlepsze... A w ogóle jest też taki motyw, że jest tam taki lis, który jest paserem lewych dzieł sztuki. Tak, no nie? I możesz u niego, on ma zawsze, codziennie ma 3 obrazy do zaoferowania. I żebyś sobie wypełnił po prostu muzeum, które tam masz z jakimiś słynnymi dziełami sztuki. I masz 3 i musisz zadecydować, które z tych 2 to są fejki. Przyglądasz się tym obrazom i tam jest jakiś kurwa element, wiesz, który jest coś nie halo, nie? Hell yeah. O kurwa, faktycznie. No tak. Widzisz. Faktycznie. I co ciekawe, jedno z tych zwierzeń poszło. Ale ten bobber był zajebiście klimatyczny. To wtedy, co można było skorupiaki tak. zacząć łowić, nie? I można było mu oddać ostrygę, jak się ją Możesz znalazło. Iść. Wiedziałem, że to będzie dobry pomysł podnieść. Myślę, historia. A któryś z nich idzie do więzienia z tych zwierząt? I słusznie? Nie, ale ten główny rakun powinien. Nie? Kapitalista. Kurde, jebany. On się dopierdala. Tyle kasiory od ciebie doją. To jest coś takiego, że musisz spłacić dług, no nie? W sensie przybywając na wyspę, masz dług u wielkiego shopa i musisz go spłacić po prostu. I nie ma też no sobie... way out of the island. Tak, niestety. Jesteś tam zamknięty. To trochę jak Gothic, ale... trochę jak Gothic. Ale zobaczymy Animal Crossing z voice aktorami z Gothica. To było ciekawe doświadczenie. Za mało rzepy, które mi dałeś. Animal Crossing w wersji Eurojunk. Nothing works. Jesteś tirowcem. Albo Ragdoll Physics w Animal Crossing. Ojej. W końcu. Nie no, jeśli chodzi o takie Eurojunk, o którym wspominasz, to jest w ogóle... coś pięknego, że udało się obronić za pomocą też pieniędzy z Unii Europejskiej, które dotuje rodzimą produkcję gier, słynne symulatory. Symulatory oczywiście farmy, symulatory wszystkiego i symulatory tirów, ale ja ostatnio widziałem symulator stacji benzynowej. Ale za ladą staję na... I co, siedzisz, robisz hot dogersy, kawusie cały i wystawiasz faktury za benzynę? Tak, i mniej więcej, tylko to jest amerykańska stacja benzynowa, więc tam musisz najpierw, wiesz, odgonić kojoty, kurwa, wiesz, trochę przejechać się na koniu ze strzemu. Przynajmniej klimatyczna, tak? Pośrodku tak. niczego to, tam. A propos ten hot dogersów, przypomniałeś mi jedną historię. To mi Jurkiewicz opowiadał, ale to jest też second hand story, bo to chyba Krzysztof Kasparek opowiadał w swoim secie i że bardzo lubi czytać recenzje na Google Reviews i tak. są nawet recenzje żabek, nie? Oh poszczególnych. I przeczytał wspaniałą recenzję jednej z żabek, gdzie chłop pisze tam: no wbiłam do żabki, widzę, że kręcą się paruby. Podchodzę i mówię: poproszę hot doga. No i baba mówi, że nie ma bułek. To ja mówię: to na chuj się kręcą paruby. Tak. Legit complain, no kurde. Tak. Ale było jakieś zakończenie tej historii, bo ja teraz jestem też zainteresowany. Koniec. No co, przyszedł, pobrał karmy i wypierdala, stary, wiesz, dostał tam do przodu. Czy ta recenzja była helpful? Hell yeah, it was helpful. A ten koloś siedzi... Ale to ci wjeżdża na banie, jak ci Google tam co jakiś czas wysyła: hej, twoja działalność recenzenta Google Maps jest pożyteczna. Aha. Już 20 tysięcy osób spojrzało na twoje zdjęcie. Idź jest dalej. Coś takiego? Tak. Idź dalej, donoś na ludzi. Okej, okay, bo te zdjęcia, one nie są wysyłane przez właścicieli biznesu, tylko przez jakieś osoby... Tak. Po stronie. O kurwa, to ja nawet tego nie wiedziałem. Tak. I podobno nie jest tak łatwo je usunąć. Ja napisałem Google Reviewsa, więc nie mam pojęcia, jak to działa. No, podobno nie jest tak łatwo je usunąć też te zdjęcia. Ostatnio Our Boy Paymani Wabi miał Mr. Meat. O Jezu, widziałem to. Dlaczego mi YouTube rekomenduje takie rzeczy? A co to jest? Bo koleś,
Mr. Meat? Chcesz ty, czy ja mam powiedzieć? Opowiadaj, I'll pull it up. Jest ale jakiś tam youtuberek, no nie? No, no. Który właśnie znalazł zdjęcie na jednym z Google Reviews. Czegoś, co przypomina na pozór kebaba, ale wygląd jest też łudząco podobne do srogiej, do monstrualnego gówna po prostu. W sensie, wiesz, faktura, kształt, wszystko po prostu do złudzenia przypomina kalec. I koleś robi oczywiście, wiadomo, 40-minutowy filmik, gdzie badają tajemnicę tego zdjęcia i koleś próbuje dotrzeć do osoby, która opublikowała to zdjęcie, żeby się dowiedzieć, słuchaj, czy ty po prostu zrobiłeś zdjęcie balasa i wkleiłeś im tam w Google recenzję? Czy faktycznie tak wyglądała tam, wyglądał ten tekst? Tak, to... O Boże, przepraszam, kochani. I on, wiesz, pisał do jakichś ludzi. Tak. Rozmawia z food scientist. Tak, z food scientist i rozmawia z właścicielem kebaba. Make in the shit. Dla równowagi, prawda? I ostatecznie, click to see not suitable for work. No w sumie tak, not safe for work. Kinda looks like shit, yeah. No nie wygląda to apetycznie, muszę przyznać. Ale wiesz, jaką to wymaga też treningu mentalnego, żeby się wgryźć w to, stary, tak wiesz. Hell yeah. No. Ale zresztą się głównie, wiesz, wącha, nie? Więc jakby, no nie. No nie jest gówno. No tak, no to no nie, jest no, ostateczny to... jakby czynnik, który decyduje o tym, czy złapiesz gryza. Tak. To nie chodzi o to, ale... czy ktoś, ale no, to, komu to, jest, to podano, to wygląda to naprawdę przerażająco. Chociaż to jest podane zrobi, w tym opakowaniu, widzieliście to nagranie, jak koleś siedzi, stoi najebany właśnie przed kebabownią w UK. Gdzie? No bo gdzie by indziej, no. I wpierdala właśnie taki pakiet jak tutaj razem z opakowaniem. I ludzie mu mówią, ej, ale to jest trujące. A on kurwa ma taki wzrok osoby, która w ogóle nie wie, o co chodzi. Jakby ma wzrok osoby, której 9 lat nie było. To Mr. Tomasz from fucking Netherlands. Zrobił się fish and chips z gazetą, opierdolę. Tak, tak. Man, kurwa. Albo stary, ja w ogóle się dziwię, że na przykład nikt nie wpadł na to, żeby... zrobić sobie z tej gazety, ukręcić taki rękaw cukierniczy i przecisnąć. Chcę udekorować na przykład. Piękne. No i wracamy. Wracamy do jedzenia. Kiedyś płynie. Ten, nasz kolega przyszedł na imprezę już zdrowo, mówię o Michale Ponczysławie. Okay. I wtedy myśmy wcześniej robili tak, że ktoś robił sobie, smażył kurczaka stary i miał tego. I miał jeszcze pomidora sobie, dosłownie sobie zrobił obiad, kurwa, na imprezie, bo to była taka impreza. Ja tam się tak zajebałem potwornie, że ja rozbiłem ileś szklanek, kurwa, jakieś takie całe zestawy szklanek. Pamiętam, jak dzisiaj jak leżałem w tej szklej, straciłem władzę nad nogami, tą podnieście mnie, kurwa, i mnie musieli wszędzie nosić. Ale przyszedł Michał po godzinach i on mówi, ja pierdolę, jestem tak strasznie głodny. I on mówi, ty, no to tam jest kebab dla ciebie. A on był tak pijany, że się nie zorientował, że to są ścinki z tego pomidora i z tego kurczaka. I on to smażył i pycha. Jezus, człowieku. Ale stary, mi się zdarzyło na przykład kompletnie najebany usmażyć sobie full obiad, nie? Tak. Ugotować ziemniaki, zrobić panierowanego kotleta, zrobić mizerię. Tylko potem jak, wiesz, patrzyłem po prostu na trzeźwiaku, jak wyglądała kuchnia. No i tak. Jajo rozbite jedno poza miską, drugie do miski, człowieku. Ale obiad legitny. No tak. Jeszcze mogę być kompletnie pijany, ale obiadu nie spierdolę, tak. Nie ma batu. Przed chwilą dosłownie, wiesz. To jest jednak siła. To jest force of nature, no. To jest żywioł, tego po prostu, wiesz, nic z tego nie powstrzyma. Ja widziałem człowieka, zresztą chyba też wtedy byłeś, bo to u Stefaniksa. Tak. Stefaniksa, który siedział i jadł cebulę jak jabłko. Tak, jebany, kurwa. Ale on miał legendarne gastro. Stefan wtedy strasznie dużo... w ramach gastro to tak, było? Tak. On stary ojebał kiedyś taki wór dwukilowy fistaszków stary i drugi taki kilowy orzechów włoskich. Łupał je jeden za drugim, wpierdalał. No i kiedy to się skończy? To była jego bomba po prostu. No co? Wow. Okay. On też dużo potrzebował, bo on chodził, wiesz, tam kickboxing trenował i tak dalej, taki dość solidny typ i ja zawsze pamiętam, że on właśnie potężne porcje tego jedzenia zbombiony w sufit. I kurwa, niesamowite. No ja najgorsze gastro, jakie miałem, to jak wracałem, jak wtedy, jak ważyłem tak pod 112-13 kilo i
nie wiem czy nie, na łamach tej edycji już nie opowiadałem kiedyś, ale to był taki gourmet plate, który sobie robiłem, bo to wyglądało tak, że miałem frytki, one, two, three frytki, takie do piekarnika, no. Wstawiałem sobie elegancko do piekarniczka, na patelni kładłem całe opakowanie, to się pamiętam, surowego boczku takiego z żabki. Jezu. I smażyłem na tym, dodawałem trochę masła, żeby się szybciej puściło. I stary... O boczku, co puściło? Kurwa. Sześć jajek i robiłem tak, że brałem talerz, smarowałem go ketchupem, tak nożem jeszcze rozprowadzałem, żeby było równo. Wsypałem te frytki i to jajko do góry nogami i ser trochę na wierzch. O, taki prawdziwy garbage plate. No, tak, dokładnie. No. I potem się tak kroiło i wiesz, w trakcie, na każdym etapie powinienem przestać. Na każdym etapie powinno być, dobra, starczy, już nie rób. No, nie, ja myślę, że ten moment, w którym bierzesz, to byłby dla mnie ten moment, który bym nie złamał. Nie, kiedy biorę talerz, biorę... Wiesz, jak ręka napierdala, stary? Ketchup. Aha. I... Smaruję talerz. Why I season my plates instead of my fries. Tak, dokładnie, Adam Ragusia. Tak, dokładnie. No wtedy wiesz, że coś nie poszło. I to wiesz, to trochę czasu zajmuje i tak naprawdę, i też się nie czujesz dobrze, jak to zjesz. Nie czujesz się dobrze. To jest taka bomba. Zjem kolejny, po prostu w chlebie to na przykład wszystko. Wypatroszyć, wiesz, bułkę poznańską. No, ale nie wolałeś właśnie tutaj zastąpić tego talerza jakąś pito, nie wiem, tortillo, no bo to są jadalne talerze generalnie. Kwestia nie? jest taka, że to musiało być wszystko, co może z żaby wyciągnąć. Okej. Okay. Bym się nie chciał dalej chodzić do Biedry swoją drogą, bo to na bezpiecznej. Wtedy mieszkałem na Obornicki. I stary, wiesz, najbliższy sklep, ale ja tam głupsze rzeczy robiłem. Poszedłem kiedyś w szlafroku po tabletkę dzień po. A to prawka. Jeszcze w lepszych czasach. Mhm. I typa ja mówię, nie, to jest na receptę. Mówię. A to już nie. A nie ma pani jakichś energetyków? No, muszę spierdalać. No dobra, no, jak tego nie rozwiążemy, to fight może... or flight. No fatalnie, nie. Ja to, nie, źle to wspominam. Ale wiesz, no najdziwniejsze jest to, że wiesz... W trakcie jak to robisz, myślisz, kurwa, to jest świetny pomysł, jeszcze to dorzucę, to też jest pyszne, ale jak to wszystko złożysz, to kurwa, te ziemniaki. Nie, tak. Nie. I wiesz... To są te wszystkie takie TikTokowe monstra, nie? To wygląda niejadalnie. To już to gówno wyglądało lepiej. To z tego powodu, że ja widzę tam jakieś, wiesz, kawałek surówki. To jest jakiś taki epic meal time, że robisz to tylko po to, żeby to wypierdolić, nie? No, trochę tak. I to wszystko smakuje średnio. To jest jak, wiesz, ludzie, którzy jak mówią... Pytałem ich ulubione danie, oni mówią, no, spaghetti, nie zamknij, mordę, spaghetti, kurwa, z bolognese, weź się kopnij w dupę, kurwa. Czyli nic, dosłownie. Co, nie, ale... co? Dlaczego? Nie wiem. Powiedział. Groziłem. There, I said it. Hot take Friday. Here it is. Nie, no bo nasz wspaniały przyjaciel Jasiek Borkowski pod tym względem jest człowiekiem po prostu ekstremów. On jest w stanie opierdolić tyle KFC w najlepszych czasach, że to po prostu, wiesz, że on ma koszmary, że... Krzyczy przez sen, opierdoli kubek z KFC i krzyczy przez sen. Koszmary. It's the chicken sweats. Dokładnie. Ale to... Dokładnie, kurze majaki. Ty, ale to trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, bo to wygląda jakby on, jakby mieli bez kitu zabrać teraz, jakby nie było już, jakby to był ostatni kurczak na ziemi, a on przeszedł przed chwilą Saharę i jest jak kurwa głodny, już, stary, spokojnie, nie, się nic nie stanie, ale to leci jedno za drugim. Hardo. No to jest lepsze, jak jest ciepłe chyba, nie? Nie, to jest na zimne, oczywiście ja też robiłem tak, że kiedyś na pizzy odgrzałem grandera. No to jest jedna z niewielu rzeczy, które ja wyrzuciłem po jednym gryzie. Grandera? Tak. To było, to było tak paskudne. Nie jest to dobre. Jest obrzydliwe. Ale czemu niby? Bo to czym się różni od czegokolwiek innego tam podawanego? Okay, nie, tam jest wszystko ohydne, to jakby wiadomo, no nie? Ale to było jakoś wyjątkowo parsze. No, oni teraz chyba twardo stoją na tego, oni nie mają też wegetariańskich rzeczy. Nie wiem, czy tego, bo ja... Nie mają. Nie? Coś z serem mają.
pewnie. Z halloumi. To jakaś lipa. Co ty nie powiesz? Nie. Oryginalne halloumi prosto. Tak samo jak te. Tak samo jak Mac też daje dupy ostro. Ten, to jest niejadalne. Ten burger jest obrzydliwy. A jest dostępny w Polsce? Tak. Ale to jest taki, Beyond, wiesz, czy jakiś no właśnie nie, to nawet nie jest, wiesz, bo to nie jest to plant beef patty, które masz w Mac burgerze. Tylko jakiś veggie burger? Takie kawałki, wiesz, jesz to i widzisz te kawałki kukurydzy, które potem będziesz widział znowu za 8 godzin. Dokładnie. Nie, i tak patrzysz na to i mówisz, kurwa, no. Jakby... Jeszcze oni jakiś sos taki kurecki dodają, który smakuje po prostu jakby urwali taką gumkę do wycierania. To jest tak jakbyś, tragedia. Wiesz, chciał zrobić wege burgera i tak pierwszy raz się za to zabrał i tak powiedział, no dobra, to co, po prostu wezmę warzywa i jakoś próbuję je skleić. Coś się łatwo kleić z tak, sobą, nie? Jakieś takie patty i to będzie to. Warzywny blok. Disappointing. Warzywny blok. A propos warzywnego bloku, bo to niedawno nasz znajomy Paweł powiedział, że wiesz, że on jakoś tam w szale zakupowym nakupił się na początku pandemii dużo mięsa, nie, bo on lubi tam mięso i tak wcisnął je do zamrażarki, tak na chama, bo mu się ten i w ogóle nie zapomniał, że je, to, wiesz, wyjął je z opakowań i tak dalej, włożył, że to trzeba jednak odseparować od siebie. Na nie? Zimno się, zimne spawanie. O tak, i mu się zrobił stary blok mięsa tam, kurwa, zrobił mu się blok mięsa. Ja mu zasugerowałem, żeby on po prostu mówi, kurwa, no nie dało rady tego wyjąć, nie? No więc tak. Nożem. Wcisnął do brytwanki i zrobił właśnie taki parfait. Exactement. Ja, on mówi, że nożem wydłubywam. Mówię, po chuj nożem. Wiesz, wyłącz z tego, z prądu, obróć na bok i podgrzewaj od dołu. No tak. I to się we własnych sosie takim, kurwa, upiecze ci. Taki szmorgaszbord. Wszystkich, kurwa, rodzajów mięsa. All the meats. I takim właśnie blok mięsa wyjmujesz go w całości. To jest taki mystery meatloaf. Tak. Meat in cubes. To po prostu taki jeden wielki, na sam koniec wyciągasz go bez soli, bez pieprzu. Różne rodzaje mięsa, więc się różne, wiesz, niektóre twarde jak podeszwa, niektóre, kurwa, już tak się rozpadają, tak. I kładziesz tak, bang. Chodźcie, dzieci. Proszę bardzo. Mogę trochę musztardy. Nie! Blok mięsa powinien zostać skonsumowany as it's meant to be. Doceń smak mięsa. No ale stary, w lokalu i nigdy bym cię tam nie zabrał, bo to ja lubię śmieciowe jedzenie, ale takie jak Bar Witek, kurwa, który robi hardkorowe tościwa. Najlepsze. No. Ale... Ja się tyle nasłuchałem o tym miejscu, ono jest po drodze chyba zresztą. Tak. No, jak no, będziesz miał... Podejść. Tylko to jest takie, po tym nie planuj dnia. No nie. A, to jest. To może kiedyś na jakimś ciężkim kacu. Trafiłeś w sedno. Tam się idzie na kacu, tak, bo tam, wiesz, na kacu. To i tak nic nie zmieni, jakby, wiesz. Dokładnie tak. Tam wiesz, idziesz na kacu. Bowel movements będą dokładnie takie same. Nawet bym powiedział, że wtedy to jest dobry początek dnia. Zgadza się. Tak zaczynasz już z przytupem i reszta, wiesz, dnia mówisz tak, okej, ja już zrobiłem swoje, nie? Wpierdolę jednego tosta. Dzień był produktywny. Mogę wrócić do domu, oglądać Adventure. Dokonało się zniszczenie. Tak, ale to jest faktycznie, on ma taki dziwny klimat, bo jest wypieczony, ale też te pieczarki od razu są takie, ten, to jest jak, ja bym go nazwał jakbyś takie... Bo to są tosty z pieczarkami. Znakomicie, ale uwielbiam. Wiesz, taką wielką pajdę, tak, bo oni mają swój własny jakiś tostowy chleb, to nie jest taki zwykły tościak ze sklepu. Gruby i oni go kompresują, stary, w takiego z bydlaka wariata. Pół kostki masła na jedną połówkę, pół kostki na drugą. To jest sera, to chyba masła nie dają. A może, ale to jest jakiś piętrowy wynalazek? Czy... Nie. Okay. Zwykły jest złożony. I prasa hydrauliczna. Hell yeah. Tak, no ale też te pieczarki nie są wcześniej przygotowane dobrze, czyli nie dostajesz tych takich, kurwa, nie widzę tych pieczarów, co po prostu są podgrzana pieczarka, nie? Nie zrobiona, tylko ta woda w pieczarce się podgrzała. Ona jest dalej bielutka, jakby, wiesz. Tak, no to jest... Musi być czarna i wyglądać jak i błoto. I to mają takie, że tam koleś z kilofem na zapleczu, taką czarną masę tych pieczarek. Ej, swoją drogą, pieczarki, nie? No. Byłem ostatnio w Szwajcarii. Kurwa, wiecie ile tam kosztują pieczarki? Żartuję. Przejebane. I ja tak sobie myślę, jak to jest, że taki... Znaczy dużo. Taki, to strasznie dużo kosztują. Dlaczego? Kurwa, tak tanie do zrobienia. To jest jedna z tańszych rzeczy, które można ojebać. Taki mądry kraj. Tak? Mm-hmm. I nie rozkminili tego, że to w ogóle można samemu hodować. Jeden z niewielu chyba grzybów, który w ogóle można samemu wyhodować tako, nie? Takiej, pamiętam jakiś dzień do dziadka miał taki... Słój? Nie, taką kostkę związaną
sznurkiem, tam była słoma i pewnie gnój i na tym rosły pieczarki. Okej. Okay. Nie? No mhm. Tak, to jest to. I jeszcze są jakieś te takie wodne fermy pieczarek, nie? To tego nie wiem, ale no widzisz. Coś tam. Hydrofonika, to, ale to nie a jest. A tam, słuchajcie, no cena taka zaporowa, nie? I to każdy wam powie, że pieczarek jest najdroższa rzecz w tym. Why? To jest od pokoleń jedna z najtańszych rzeczy do ojebania. No nie, to jest totalne, to jest definicja tak. Kryzysowego jedzenia. Tak, tak. Tak, tak, coś, co samo rośnie na gównie. No bez kitu, no bo to na krabie. Wiesz, Matt Damon mógł po prostu w Marsjaninie na pieczarkach lecieć równie dobrze. Jakby Szumowski poleciał, to by sobie mógł z nóg nawet. O Jezu. Narezać. A wracając do tego, do bloku mięsa, słuchaj, bo ja bym do Witka bym cię wziął, ale niedaleko zresztą na ulicy Kotlarskiej jest Chopper Bar legendarny. No, to też wiem, gdzie to jest. No to oni się reklamują płonące koryto mięsa, stary. A kilogramy mięsa tam się dostaje? Czy kilogram? Nie, to wbrew pozorom to nie są moje klimaty. Brakuje, no wiem, bo jeżeli to... No słuchaj, po prostu, jeżeli zamawiasz pan takie rzeczy... Pan życzy na talerzu, czy w korycie? Czy będą potrzebne widelce i noże? Nie, chochelkę pan dostaniesz. Do tego. Z koryta pani raczy sobie żartować. Pani myśli, że ja tutaj przyszedłem na salony, jak zamawiam koryto. Płonące koryto. Płonące koryto. Płonące jeszcze, bo ci brakuje w wariacie emocji. Płonące, żeby kurwa piekło. Ale to w ogóle... A wiecie, jak oni osiągają? To powinno być zapisane w menu. Płonące koryto wariacie. Wiecie, jak oni osiągają tę pikantność? Nie, ono nie, bo słuchaj, wiem, ono nie jest pikantne. Ono nie jest płonące. Nie, jest... ono płonie. Ono jest, ono jest... Ja myślałem, że ono jest piekące. Ja nie, też myślałem, że ono jest piekące. Nie jest pikantne. Tam jest dodawana dwulitrowa butelka pikantnego Tortexu. We gonna class things up. Stary, możesz wylać 5 litrów Tortexu na kanapkę i tak nie będziesz czuł pikantności tej szafy. To jest właśnie dziwne, że on ma niby jakieś takie drobinki czarne. Tak, bo co to daje? To są jakieś dziwne ziółka, mam wrażenie. Ale ja uwielbiam w Tortexie to, że on ma taką żelową konsystencję, tak, takiej pasty dla dzieci, no nie? Trochę. Tak, ale on jest lekko przeźroczysty tak. Też. Jakby ale on strasznie podchodzi wodą. To mnie zawsze, że jak tam pierwsze ściśnięcie, to zawsze jest jakby idzie taka czerwona woda, jakbyś to wiesz. To jest taka pomidorowa żelata, ale to zawsze. Co no, strząsnąć? Ci strząsnąć? Nie, tak. Jest, ma być tak ready to use. Ma być tak, wciskam i wszystko jest idealne. Ale my mówimy o Tortexie, człowieku. Nie, no właśnie. To jest ketchup dla beki, no. Możliwe, no. No ale to jest, wracając tylko, to jest... Zresztą w swojej kategorii niepokonany. Mistrzowski, bo jest no jeszcze tak. Kilka innych, ale płonące koryto płonie. Czyli oni tam po prostu ci polewają to benzyną i czekają do ciebie. Pod do grilla. Tak, nie zmieni wiele. Jesus Christ. Albo powinno być wybuchające koryto, że masz 5 minut na opierdolenie, bo jeśli nie, to wyleci w powietrze. Twarz pełną, mięsem w twarz. Jeden z fajniejszych żartów, tylko jest zdziepko, a nie, to nie będę, bo on jest zdziepko homofobiczne, który był w podcaście Pita Holmesa. Kiedy go odwiedzał Zach Galifianakis. Wow, biały koleś ma podcast? Nie, to jest dosyć... Chyba Holmes kogoś nie prowadzi. You Made It Weird się chyba nazywa. Nie, ja nie. Holmes chyba znowu chce... Poczekaj, bo mi się pojebało. Pete Holmes bardzo fajny chłop. I nie wiem czemu, ale pomyślałem o Picie Davidsonie. Jakoś zewsząd po prostu internet bombarduje mnie jakimiś newsami o tym gościu. Bo chociaż... on jest wszędzie. Nie ma... On filmu jakiegoś kurwa nie będzie o jego życiu? Już był. King of State and Island się nazywa. Juda Patola, nie? To nie jest o jego życiu. O jego życiu, ale w życiu Pita Davidsona? No dokładnie. No o to mi chodzi. Jesus. The fuck is that? Tak działa po prostu umawianie się z Kim Kardashian, że po prostu wszyscy mówią tobie na okrągło. A co? O co on się umawia? A to nie jest żona tego Westa? Już nie. I stary. Oh, i brady. W ogóle, bo ty nie wiesz. Stary, on po prostu ma... on nieustannie sobie bekuje z Kanye Westa, że on teraz po prostu, wiesz, spotyka z jego żoną. I Westa to tak kurwia. Stary, on jest tak podminowany przez tą całą sytuację. No, biedny ma. Nie, nieprawdopodobnie. Ma syndrom porzuconego chłopaka. Bardzo sobie używa. No, do tego stopnia, że podobno haraszuje internetowo. Jest cyberbully. Tak, jakiś tam teledysku go uśmiercają, jakieś tam plastelinowe ludziki.
Pull up, pull up, kurwa. O czym my mówimy? To jest żenujące ze wszechmiar. Straszne. To ja mówiłem o Picie Holmesie. No, bardzo fajny. Bardzo to jest fajny ten Crashing, nie? Tak, między innymi. Bo on ma taki ten... Boy Scout vibe, tak. Nie? Cool Dad. Jest taki, tak. Zresztą on był chyba właśnie Christian Comedian bardzo długo. Tak, tak. Był totalnie clean. Pete Holmes? Pete tak, Holmes. Tak, oh, tak, tak, tak. On tak. Dopiero jak przeprowadził się do Los Angeles, no to tam nastąpiło kilka ciekawych, bo żona go rzuciła. I w ogóle, to znaczy, że on też się rozstał z żoną, ale to jest o tyle ciekawe, że rozstali się, bo on chciał bardzo, chciał, żeby mieli dziecko, nie? I ona nie bardzo. I ten, i najlepszy, że jak się już rozstali, to ona się z kimś związała i miała z nim dziecko, nie? No tak. I pamiętam, jak rozmawiał z Nickiem Krolem w tym swoim programie, który w ogóle wygenerował jeden z moich ulubionych w ogóle momentów w telewizji historii, jak właśnie opowiadali o tym, o roście, który zrobili Pittowi i Holmesowi. I właśnie jeden z żartów było, że no, co by o tobie nie mówić, to przynajmniej jesteś w stanie wskazać kobiecie, że chce mieć dzieci, tylko nie z tobą. Ale tam w ogóle, bo Nick Kroll, jak tam przyszedł, to jest jedno z moich ulubionych, bo to jest jakiegoś, to w ogóle dziwny koncept tego programu, bo to był program... No nie miał tam biurka w ogóle, oni siedzieli na jakichś pufach, przy jakimś mini stoliczku. W każdym odcinku był zaproszony stand-uper albo stand-uperka, albo komik, i tak się mówi, że nie, to jest za dużo, wiesz, za dużo się kurwa trzepania po fiutach tam jest. I tam było kupę takich segmentów, które polegały na tym, że tam mieli... taką kukiełkę, który był New Material Seinfeld i on tam, what's the deal with? I tak, Jezus, ja trochę to kumam, ale kto to ogląda? I tak, ha, 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 ha. To jest kurwa nisza niszy, nie? Że tam śmianie się z Jerry'ego Seinfelda jako on w latach 90. jako kukiełka, która robi nowe żarty, które są nie na czasie. Kurwa mać! I tam wiele takich motywów, ale jak przyszedł Nick Kroll, którego przyznam, że ja przez wiele lat tak mówię, ja pierdolę, straszne gówno robi, ale potem obejrzałem Kroll Show i to jest kurwa przepiękne, co się tam działo. I oni z jakiegoś powodu rozmawiają o tym, że on stracił dziewictwo na łóżku swojej siostry. No, no. I oni tam, ale nie, mojej siostry nie było wtedy, to byłam tam z moją koleżanką i tak dalej. I no, nie było bardzo w sumie spoko, nie? I on go... I Pete Holmes pyta Nicka Krolla, were there any photos of your sister in the room? On, other than the one I taped to the face of the girl I had sex with? No. Jezu, genialna odpowiedź, po prostu, kurwa. Że Lego. Ale nie wiem, czy będę cytował. W ogóle brak Zacha Galifianakisa w jakiejkolwiek formie komediowej jest... Jest nieodżałowaną stratą. To jest tak dziwne. Ja nie mogę tego przeżyć. Dzieje? On kręci ten? Hangover 7? Nie. On miał taki serial Basket. Gdzie grał ponownie siebie i swojego brata bliźniaka. I nazywali się Chip i Dale. Dziękuję. Perfect. Z czego wiesz, on był... Tą postać miał tego, którą... Oczywiście... Tak, bo on był kolesiem, który... wyjechał do Paryża, żeby skończyć szkołę klaunów i wrócił i został rodeo klaunem. Okej. Okay. I jest takim cudownym nieudacznikiem. I to jest, to ma w ogóle bardzo taki osobliwy vibe, ten serial, bo to jest takie... bardzo to jest cringe'owy humor i te postacie są skrajnie unlikable. Oh, no. Zresztą Louis Anderson, świętej pamięci, grał matkę Zacha Galifianakisa w tym serialu. Okay. Bardzo fajna rzecz. Kiedy wyszedł ten serial w takim razie? To jest pandemiczny serial? Nie. Tak. 5-6 lat temu. A nie wiem, czy robią dalej to chyba. To ja widziałem go jeszcze... Stanęło na trzecim, czwartym sezonie. To ja w takim razie widziałem go jeszcze w tym filmie Between Two Ferns, ale to mi się nie podoba. Ach, tak. Kiepskie to było, no. No nie, ciekawe w ogóle, że... Jakoś... Pewnie na Netflix do tego nakłonił i tyle. No tak. Here's money. On od czasu do czasu, nie wiem, udzieli głosu w jakimś tam, kurde, GeForce, nie? Podłożył głos pod Świnkę Morską i zrobił jakieś dziadostwo. A tak to nie wiem.
No to szkoda jest... strasznie, bo to jest w ogóle jeden z moich ulubionych komików ever. No ja tego kolesia absolutnie uwielbiam. No właśnie... Ogromna inspiracja. To, co on zrobił, wiesz, tam w tym swoim materiale, gdzie on zresztą wprowadził postać tego swojego brata bliźniaka, Sefa. Tak. It's all about the fusion and the funion. Wiadomo, tak, można, można mówić, że to... Łączy, jedna rzecz, którego łączy ze swoim... Hey, we both like the fugies. I've been listening to the fugies. Tak, bo jak opowiadał, że po prostu, wiesz, że Zach... przyłapał go, jak gotował metę w piwnicy. Can we do it in this monster voice? No. To jest w ogóle Life at the Purple Onion, bo tak się nazywa ten special Zaka. To jest... mam to na DVD i nie mam żadnych speciali stand-upowych na jakichś nośnikach. No bo kurwa, po co, nie? Mam tylko właśnie to i wszystkie płyty Mitcha Hedberga. I wracam do nich regularnie. To z tego powodu właśnie. One mnie śmieszą cały czas. No Mitch, tak, tak. To trochę smutne jest, że wiesz, że w pewnym momencie chyba też pan zagrał, Galifianakis jakby zagrał kilka ról dramatycznych i on chyba się tym nie zajmuje. Nie, jest bardzo dobrym aktorem. No właśnie nie, no bo ja go nie pamiętam w żadnej roli dramatycznej od Birdmana. On od Baskets niewiele zrobił. No Baskets właśnie. 2019, potem no. Dick Town, jeden odcinek. Dick Town. Ron's Gone Wrong. Obstawiam, że coś z Timem i Ericem robił. Nie, właśnie nic nie ma. Jest Big Mouth, to jest ten to nie znoszę, trola, nie znoszę tej kreskówki, tak. Ja nie widziałem tego nigdy, bo mnie odrzuca styl tego, jak to jest obrzydliwe narysowane. Obrzydliwe to jest, a ta animacja jest obrzydliwa. No. No i Bob's Burgers The Movie teraz pracuje, będzie podkładał głos, nie? Ale to akurat się jaram, bo Bob's Burgers trzyma poziom od 10 lat. Zgadza się. I ty cały czas wychodzą nowe odcinki? Tak. Nie, okay, po prostu przestali nagrywać. W ten sposób. W relansach po prostu. Cały czas klasę. Ja uwielbiam każdą postać z Bob's Burgers po prostu. Każda jest świetnie zrealizowana. To jest, zresztą to jest, ja łączę to przez chyba postać John Benjamina z Archerem i to jest ten sam poziom dla mnie cały czas też. Okej. Okay. Risky. Ja się do Archera nie mogłem nigdy przekonać, bo strasznie lubiłem Venture Bros. No. I jakoś tak, nie wiem, kojarzyły mi się te dwie rzeczy trochę ze sobą i po prostu mam takie, to jest znacznie gorsze. Aha. I dlatego się nie mogłem przekonać. To ja w Archera wchodziłem świeżo z Frisky Dingo, wcześniejszego serialu Adama Rida, gdzie to właściwie jest to samo prawie. Tak, to pamiętam. No mnie strasznie, w Archerze strasznie mi się podobało to, jak oni się bawią słowem, to jak sceny, jakby ostatnie słowo jednej sceny jest pierwszym słowem tak naprawdę kolejnej sceny. Mallory Archer była świetna. Nieodżałowana Jessica Walter przecież. Mm-hmm. Nie wiem, co z nią zrobią dalej. No i to, że oni się tak bawią konwencją bardzo mocno, nie? Bo to się zaczęło jako taki generic, znaczy w sumie nie do końca generic, bo to było takie pomieszanie espionaż z drugiej, z zimnej wojny, ale i z technologią i stylem tej zimnej wojny, ale jednak też technologią współczesną, nie? Telefony komórkowe, satelity, GPS-y i tego typu rzeczy. No a potem właśnie wyszedł przecież był Archer Vice, który siedział właśnie w Miami. Był Archer 1999, który się dzieje w kosmosie, jest w przyszłości. Archer był noir, zrobiony Archer. No jest spoko. Ja wiem, że z tobą mam bifa, którego jeszcze nie zażegnaliśmy dalej. Nie, ja nie lubię tego serialu, bo z nim się podoba animacja, nie śmieszy. Bo Zalew twierdzi... Też mnie ta animacja na przykład też bardzo odrzuca w Archerze, bo to jest ta tak zwana animacja segmentowa, tak. Że wiesz, oni na przykład zamiast po prostu coś legitnie narysować parę klatek, to wiesz, rozciągają jakieś tam kończyny i strasznie tego nie lubię. No, jest bardzo lazy. Kumam, rozumiem, budżety są bardzo kruche często animacji, ale jednak mnie to wkurwia strasznie. Ale to jest charakterystyczny styl. Ale ja nie oglądam właśnie seriali dla fabuły, więc dlatego głównie. No tak. Co? Nie, ale pamiętasz, kłóciliśmy się kiedyś przy Project Runway. Także ja w sumie to nie pamiętam, kto w tym odcinku wygrał. Dragunov. Dragunov, kurwa. Był jeden ziomo w Project Runway, którego nazwaliśmy Dragunov, bo był z Białorusi i wyglądał jak postać z Tekena. I my, kurwa, za Dragunovem żeśmy kibicowali cały sezon, bity sezon. Który jest sezon Project Runway? Kurwa, z 90 tysięcy, nad to była schizma, bo Heidi Klum i Make It So, Team Gun się rozeszli troszkę, więc niestety. Jest teraz inaczej. No. Kurde, ale ja chyba tylko jeden sezon obejrzałem kiedyś.
I to jest, ale świetna telewizja, prawda? No to classy. Fucking, kurwa, drama. Tak powinien. Skill. Tak powinien. Gay people. All you need. All you need. Zdecydowanie. To w ogóle jak jest jakiś heteryk, to on tam jest, zawsze tak wystaje jak kurwa kciuko. Hello, my name is John and I do jeans and I do declare you. Some of them queer folk and actually pretty good humans, I say. What the fuck? Obejrzałem ze wszystkich stron mi polecane chyba ze 3 sezony RuPaul's Drag Race. Mm-hmm. 100% rozumiem, dlaczego to jest uwielbiane. Tak, tam jest hardcore. To jest tak entertaining na maksa. No słuchajcie, właśnie. Jeszcze muszę 2 tematy, bo czy ty oglądałeś Northmana już? Nie. Shit. Trzeba było powiedzieć to. Kurwa, między a czy oglądałeś 24:30, a drugą dzisiaj bym obejrzał. Biegnie. Dobry film do łyknięcia o 11:00. No. Ale tak myślałem wczoraj jeszcze przed zasiecie, czy przypadkiem nie skontaktować się z tobą właśnie i nie powiedzieć ci, żebyś Batmana obejrzał dzisiaj. Z rana wciągnął. Damn. Trzy godziny Batmana. Trzy godziny. Ja czułem fizyczny stres. Jak szedłem na ten film, to czułem fizyczny stres tego, że to są 3 godziny. Ja się dzień wcześniej już stresowałem. No dobra. Ja pierdolę. Wow. To jest słabo. A dobra, Doktora Strange'a oglądaliście? Nie, też jeszcze. Też nie. To ja wam opowiem, co się działo. No nie spoiluj, bo ja chcę zobaczyć. Nie? Sam Raimi, no. Doktora Strange'a, no właśnie. Ale słyszałem niepokojące sygnały, że to jest jakby sequel co najmniej 4 filmów i żaden z tych filmów to nie jest Doktor Strange. Minus jest taki w ogóle. A ja bardzo lubię pierwszego Doktora Strange'a. Strasznie mi się Marvel nudzi, ale bardzo mi się w jedynce podobał finał, który nie był po prostu klasyczną marvelowską napierdalanką. Mm-hmm. True that. Tylko, no kapitalny to był pomysł, nie? Z tym loopem. Tak, dobry no pomysł. No i tutaj chciałem właśnie, no tutaj w ogóle niego zobaczyć, co tam u niego. No właśnie, nie? no. Dawno go nigdzie nie było, nie? Zgadza się. Ale to jest, no ja tylko opowiem, nic wam nie psując, że jest oczywiście hint i oczywiście jest big nerd moment, kiedy Scarlet Witch mówi no more Monke. Mówi, wtedy jest zero Monke i się zaczyna House of Monke. House of Monke? What? No stąd jest House of M. To jest House of Monke. A ja mogę mieć jedno pytanie? Czy pojawia się Shuma Gorat? Ja nie wiem, nie oglądałem. Ale nie oglądałeś tylko nie, no co ty. Ja miałem tylko napisałem głupi żart o, że ona mówi no more Monke, bo mnie to rozśmieszyło. Że nie będzie mał. Wspomniając życzenie Davida Attenborough'a, który liczy wszystkie małpy. Eksterminacji. Tych kilku to ja sam zlikwiduję. A Sonic 2 czy oglądaliście? Nie, ale mam w planach. Ja też będę szczery. Ja a może poczekamy na trójkę i ale widzieliście jedynkę? Tak. Obejrzałeś. Oczywiście. Czy to jest dobry film? Nie. Okej. A ja czekam na trójkę. Ale nie jest tak zły, jak się spodziewałem, że będzie. O, ale to widziałem. Jim Carrey jest beznadziejny, jest skandaliczny. To co on wyprawia, jest może taki gościu. Kurwa, weź już nie graj. Fuck that guy w ogóle, nie? Ale przynajmniej Soniczu jest ten. Wygląda jak w grze. Fajnie jakby. Ale nie obejrzelibyście Sonic Verse, gdzie właśnie masz Soniczu i te wszystkie... Christiana, kurwa. Masz Sonika, The Rise you gotta of go fast. Kurde, no. Kurde, no może te dzieciak, wspaniałe który, to było. Zobaczyłbym, ale ja dałem szansę detektywowi Piczaku i... Ale to było straszne. Tak, srogie, co? Ale to było straszne. Yo, nope. Yo, ja na to poszedłem z kochaną swoją. I ona nie chciała się ze mnie gadać przez 2 dni. Nie odzywała ale się. To mnie tak creepuje. Dlaczego nie podejmują to taką dziwaczną decyzję? I że właśnie to jest w Soniku, jest chyba w Pikachu, że oni na przykład dają tym CGI-owym Pokemonom futra. No, przecież to jest takie kurwa creeperskie. Ale jak miałby nie, a co miałby być, latex? No nie wiem, stary, to są jakieś kurwa dziwaczne, kosmiczne, gumowe stworki, no, ale jak one mają właśnie jakieś dziwne faktury, no nie? No ale kompletnie. Co, no, z marmuru? No tak, na przykład, no, ale nie, no ale to jest jak to... Niech to będzie trochę Pixar, nie? To jest jak ten realistyczny render Homera Simpsona. Ten 3D, tak, nie? Po co? W sensie, po co? No dobra, to jest niepotrzebne i to naprawdę utrudnia ci... Jakby uwierzenie w to, że te poksy popierdalają ale po Nowym Jorku. Ale fiut nie staje, nie jestem w stanie się szczepać. Nie, to jest tak, to, wiesz, nie mogę położyć ręki na kocu i wstrzelić pamięciowy, tak? Stary, od pamięciowy to ja już daleko już jestem. 60% zysków filmu Cats. No to jest. 40% to też ja, tylko przebrany.
Ale nie, nie, wiesz co, słuchaj, jakąś decyzję trzeba podjąć, on nie może tam biegać bez tekstury. To jest zła, moim zdaniem, decyzja. No ale co mówisz, Pixar? Jak w Pixarze zwierzęta są zrobione? Co myślisz, że nie mają symulacji tego, sierści? No ale to nie jest tak in your face, wiesz o co chodzi? Są bardziej kreskówkowe. Tak, tutaj jest zdecydowanie. Dobra, prawdziwe zwierzę. Fucking bullshit. Przejdźmy po kolei, po filmach Pixara. Z przyjemnością. Jaki był ostatni? Let's go. No, to akurat kiedy... O pandzie, bardzo niekorzystny dla nas przykład, kurwa. I co tam było z tym? A ja cały czas myślę na przykład, nie wiem, o Up, nie? Gdzie fajne było to, że na przykład jak miałeś, nie wiem, zbliżenie na marynarkę tego dziadka, to tam czuć było ten materiał i fakturę tego materiału, ale jego kniapa to nie była jakaś taka pomarszczona, stara. A gdzie masz porytą z wypryskami na ryju, no ale nie? Co ty porównujesz Sonika do starego dziadka? Wiesz, ale co ty chcesz, żeby filmy Pixar wyglądały jak te takie zoominowe momenty w Ren & Stimpy? Że nie, to... ale czemu wy się w ogóle, na czym wy się skupiacie teraz? Mówimy o zwierzętach na tym, fantastycznych. Ale no, no właśnie, odpowiedziałeś sobie na dobra, zasadnicze pytanie. Jakie było fantastyczne zwierzę? No Dodo był. Pies, Dodo. I co, i nie miał kurwa tych, kurwa pies sierści nie miał i nie miał ten Google ptak. Google that motherfucker. Stary, normalnie miał symulację sierści jak każdy. Tak, ale to nie było takie, to nie były takie sierściuchy po prostu, wiesz, nie wiem, jak kurwa maskotki ze strzelnicy. No może nie? Dlatego, że to nie był film aktorski, z ludźmi też, i które miały udawać, jakby one istniały w prawdziwym świecie. To ale film popatrz, w pełni animowany. Jest, no tak, ale ty naprawdę popatrz, jesteś tak uruchomiony. Jestem mega strygerowany. Bronię kurwa Pikachu. Detektywa Pikachu w tym momencie. To z tego powodu. On istniał we świecie z ludźmi, czyli co miał mieć? Ale wiesz, że to oznacza, że w tym uniwersum istnieją futra z Pikachu. No oczywiście, że tak. Dobre są na plecy. Reumatyzm odchodzi, jak sam go oskurujesz, kurwę jebaną. Ale prawda i jest tak. I wyjątkowo rzadki jest ten portmonetka z Mewtwo. Uuu, stary. Electric Blankets. Dokładnie. Robisz maski z tego klauna po prostu na ryj. To jest jeden sposób, żeby się przebrać na Halloween, to tego klauna mu oderwać. No ale właśnie, a, bo tam jest klaun. Jest. No i ten klaun nie ma prawdziwej skóry. No właśnie, to on może ma mieć... Ma trochę. Przykład, on może mieć fakturę taką jak balon, man. No, mega dokładnie. Creepy wygląda, stary. Przecież pamiętasz, jak były te wszystkie postaci, którzy wyglądają jak tego? Oni taką przyjęli... Bo właśnie one powinny mieć taką, moim zdaniem, te otherworldly, że właśnie na granicy z jakimiś syntetycznymi... Czyli wiesz, jak to horrendalnie wygląda wtedy? Jakby... A Pikachu... gdzie to widziałeś? No właśnie po tym mokrymi znami. Po tym, kurwa, wariacie takim, no. Jak on się nazywa? Ten mim. Mim, o jest, no i zobacz jak to wygląda. Stary. No właśnie, wygląda lepiej. Jak wygląda lepiej? No wygląda trochę lepiej. No wygląda lepiej niż jakby miał... Widziałeś to w ruchu, jak to wygląda? To wyglądało tak przerażająco. No widziałem to w ruchu, ale on ma to gdzieś tu, ma jakąś teksturę tutaj, ale przynajmniej jego twarz, wiesz, nie jest taką twarzą ze zmarszczkami, nie jest. Porami. Nie jest, no właśnie o tym mówimy, nie jest. To mi się przypomina jest. Ten pierwszy projekt Sonika, nie? Stary, no ale nie jest... That was fucking creepy. Dobra, no. Ale Pikachu, w detektywie Pikachu nie ma też, wiesz, obsranej kloaki i kurwa... O tym mówię. Wy porównujecie dziwne rzeczy po prostu. No, jego ryj nie wygląda jak zbliżenie. No ale ja nie mówię, twarzy. Jego ryj nie jest obsrany. No. No dobra, ale ten Pikachu nie wygląda jak prawdziwa mysz przecież. Ani nic, co wygląda naprawdę. No dobra. Kurwa, no. Nie jest myszą, no. No właśnie. Jesteś kurwa jak mój kumpel, który obejrzał teledysk Bloodhound Gang, pamiętasz? Tak. I co, oni mieli te kostiumy. I ty widziałeś ten teledysk z myszami? What the fuck? Ty kurwa idioto. Od kiedy myszy mają takie uszy? No słuchaj, koleżka był imbecylem. Także. Koszatki mają takie, nie. Wyglądają trochę jak ten. Także no, nie wiem, nowy kto jest teraz, kurwa. Słuchaj, no, nowy beef rozkręcony. Ja bronię decyzji kreatywnej za detektywem Pikachu. I podobnie. To na pewno była wysoce autorska batalia. Na bank, tam przecież były, wiesz, Kolo, potem Pikachu Uncovered robił swoją własną dokumentację. To jest po prostu bitwa o tożsamość reżyserską. Oh yeah. Tak jak Richard Armitage, to jak się nazywał ten, co robił tego, z Pedoktora Moreau. Nie, ja tam chciałem jedno rzecz, tylko że Sonic mi się dopiero po latach zorientowałem się, że Sonic no. Ma taką wymowę potwornie antyproletariacką. No stary, tam główny przeciwnik się nazywa Doktor Robot. Mm-hmm. Znany również jako Doktor Eggman. Tak, a u nas go przetłumaczyli jako Robotnik. I on jest kurwa złym typem. Robotnik. Wiesz, o co chodzi?
No dobra, nie miałem za wiele. Wiesz, że on budował roboty. No, może dlatego. Słowo oczywiście pochodzi z i też on porywał zwierzęta, Karola, ale pamiętam z gierki. Bo ja mam bardzo duży sentyment, bo ja byłem I was a Sega kid. Mhm. I ja pamiętam, się zagrywałem w grę Sonic 2. Słuchaj. Kurde. Don't we all, ale tam niezła muzyka była, to przyznam, że ona zajebista do dzisiaj muzyka. Się broni. Bardzo, bardzo. Można puścić. W ogóle Sega miała, Mega Drive miała bardzo unikalny chip. To był taki chip Yamaha, którego nie było chyba w jednym keyboardzie w historii w ogóle wykorzystali, ten sound chip. I on jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Jest taki bardzo tłusty basik. Hmm. Fajne. Zresztą mnie marzyło, żeby sobie porobić muzykę, ściągnąć jakiegoś moda na jakimś Everdrive'ie i porobić sobie muzyczkę na tym chipie. A są właśnie te? Są jakieś trackery? Są. Bartek pominął informację. Nie mogę tego nigdzie znaleźć, a nie chcę mi się, kurde, wiesz, na eBayu płacić za to ciężkich pieniędzy, bo pewnie pobawię się tym 3 dni. No nie zrobię tego, bo ja wiem, jak będzie. No pobawię się tym 3 dni i pierdolę to w kąt. No przecież Bartek nie wspomniał też, że on nigdy nie robił muzyki. To nie jest też tak, że on mówi, a jako jeden z moich dodatkowych projektów. Oj, tam. Dosłownie by to było jego pierwsze spotkanie z komponowaniem muzyki. Chip Yamahy, kurwa, z 97. Co za wariat. To jest tak, jak wiesz, Darek kupił sobie profesjonalny keyboard, takie pianino, nie? No. I potem, wiesz, na imprezach w domu. I typa mu mówi, jak mu sprzedał, wiesz, a to kosztowało sporo. Mówi, wie pan, to trochę kosztuje, ale to wie pan, 3-4 koncerty, czy tam wesela się zagra i to się zwróci. A no, wesela jest. Ja ma takie pianino z obciążonymi klawiszami. O, tak, a to wiesz. Ale tak... poczekaj, ale czy pan Dariusz potrafi grać na pianinie? Nic. To jest straszne w ogóle oglądanie, bo on też tak... On coś z rytmem ma też nie najlepiej. Nie? Jest tak, że on tak, wiesz, wchodzisz tak, no tam ci nabija metronom, nie? I tak, i on, i tak, Jesus. Tary, on, może to jest nowy, wiesz, Apex Twin in the making. Możliwe, ale w sumie ja mogłem mieć, bo Dariusz jest świetnym... Atonalny geniusz. Świetnym freestylerem, ale nigdy nie trafia w beat. On dosłownie zawsze mapuje tak. No, poczekaj, bo mówimy o Dariuszu Ratajczaku. Nie, Dariusz G Channel, czyli. G-channel. Czyli oczywiście Darek Gadowski. Aha, okay. I on jest wybitnym raperem, bo on mówi naprawdę świetne rzeczy, tylko absolutnie obok bitu zawsze. Co jest już nawet komediowe na swój sposób, bo to jest tak, wiesz. I on. I wtedy, kiedy ja w górę, Jezus, to jest jakaś kurwa wikińska pieśń, to jest takie szalone. A skąd w takim razie decyzja o zakupie pianina? Kokain. Spodziewałem się tej odpowiedzi. A co? It is what it is. To ci pomaga. Ale to jest ta łódź. Coke. Kupiłem sobie łódź, żeby walić z niej węgorze. Elegancko, tak. Na wodach międzynarodowych. Nie mogą cię dorwać. It's against the law. Podnosisz właśnie, że tam. Słuchajcie, która jest godzina? Bo tutaj znowu zaczyna brakować tlenu, to ja może otworzę to. Jest godzina 16. Dobijamy do czasu... Czy zarobione jest? Odcinka. Już może... O, bardzo się cieszę. Mm-hmm. Czy ty, Bartku, masz jakieś pytania do nas w tym momencie? Czy jesteś w stanie... O kurde, tego się nie spodziewaliśmy. To bardzo dobrze, bo ja mam jeszcze jedno do ciebie. Ja mam tutaj jeszcze kilka tematów zapisanych na moim wysokiej jakości telefonie. właśnie, to jest niesamowita rzecz, ale no. Ze względu na niedawną sytuację. Shinzo Abe, były premier Japonii, jego wypowiedź, która no, jest dosyć przełomowa. Japonia jest oczywiście krajem pacyfistycznym, ona nie utrzymuje stałej armii, ale wypowiedział się, że Japonia powinna rozważyć posiadanie broni jądrowej jednak. I potem powiedział, że i włożyć do wielkiego robota. Niech na o, właśnie czekałem. Tak powiedział. I twoje zdanie jest na ten temat, czy... No tak. Kurwa, wiedziałem. Zdecydowanie. Rozumienie broni jądrowej. Czy to jest tak jak kokpit? Nie, no właśnie. Nie, bo są, masz na przykład łodzie z napędem jądrowym. No. Ja nigdy nie zrozumiałem, co to znaczy kompletnie. Czy one mają, że mają
reaktor? No, musi tak być. Ja pierdolę, naprawdę? One mają reaktor jądrowy? Są takie jeżdżące pociski nuklearne. Ale i co je wcelowujesz i one strzelają w tym, z tego nie, reaktora? Nie, wcelowujesz łodzią całą. Budujesz łódź, kurwa, za kilkaset miliardów? Napinasz cięciwę i... Leci. Let's find out. Może się czegoś dowiemy dzisiaj. Ale jak to miało być broń atomowa właśnie w jakimś Gundamie albo w jakimś mechu, to oczywiście z takiej wystrzelającej piąchy. Kurwa, no nuclear wiadomo, fist. Stary, po prostu. Stary, no. Strzelające jądra. Bomba. Albo po prostu tak, nie, gdyby to otwiera było... się, wiesz, klata i wychodzą takie kaczki. Kwak, kwak, kwak. The best way to i każdy ma, wiesz, jakiś tam procent siły takiej bomby atomowej, super, no nie? I wszystkimi kaczkami, wszystkimi jak tak, te, w Wormsach miałeś Mad Cows, no nie? I musisz wszystkimi wcelować, żeby wymaksować potencjał atomówki. Kurde, ale to, wiesz, przywiązywanie bomb do szczurów to jest legitna metoda niszczenia takiego, budynków. Bo szczury po prostu wchodzą tam i jak się dowiadują, że mają bomby, to zaczynają, wiesz, wariować i... Zjadają rozpierdol. Tak, jadają ludziom. Tylko nie wszystko, można przywiązywać do szczura wielkiej bomby imprezowej. Hello. Jak to działa? Jest tu napisane? Tak. Łódź podwodna nuklearna. Łódź jest napędzana przez reaktor jądrowy. No, nie. No ale niekoniecznie ma na sobie ładunek nuklearny. Tak. Ale no właśnie, tylko jakby... Czyli co, te reaktory jądrowe można... Czemu samochody nie jeżdżą? O co chodzi? Gdzie jest? Czy to jest, again, Marvel-type fuckery? No, gdzie... na to wygląda. Wystarczy folią aluminiową dobrze. Tak, zawinąć. Ty, ja nie wiem, czy ja chciałbym, wiesz, jechałem całkiem niedawno z koleżką z takim przejazdem i on dwa razy pod prąd pojechał, kurwa. Na naprawdę niedługiej ten. Ja nie wiem, czy ja chcę, żeby on miał, kurwa, jądrową broń pod sobą. No raczej. Jedna klasa samochodowa rozpierdala pół Polski. Tak. Jakby, nie, ale to też pokazuje w sumie, wiesz, że to musi być dość dojebana rzecz. Czyli prawdopodobnie są też krążowniki z napędem jądrowym. Pewnie tak. Kurwa. No i teraz strzelasz coś takiego? Jak to działa? No strzelasz, tam jest taki jeden czerwony punkt. Czerwony jak punkt. Włączasz Detective Vision, to jest... Jak oni odpalają, wiesz, tam zawsze, z jakiegoś powodu bossowie zawsze wokół ciebie robią jakiś taniec pojebany. Tak. Kurwa, wielki puff po prostu. Oła, oła. I tu mnie dotknie. To jakbyś był takim wielkim bossem. Przed ty, a właśnie, widziałeś jakieś czołg jadący, on się nie pierdolił, po prostu jedzie do przodu. Nie wiem dlaczego, kurwa, jakby coś było wielkim robotem, to on robił, kurwa, wiesz, hakę przy tobie tam, rozkładać. Przestań, kurwa, kopnij to. Koniec. No bo to jest cool. Jaki inny masz? Kiedy inaczej masz możliwość zrobienia? Stary, faktycznie. Myślisz, że te roboty wydają ten dźwięk? A fajnie jakby, wiesz, tam Pacific tak samo Rim... lowridery nie wydają tego dokładnie, dźwięku. To jest ziomek za kierownicą, który ty, ale fajnie jakby była właśnie w Pacific Rim wersja taka, że oni tam, wiesz, i ten mówi, ty, te ruchy kosztowały 3,5 miliarda dolarów, stary. Co paliłeś tyle paliwa na ten wożenie się? What? Paliwa. Obciążymy cię osobiście. Zrujnowałeś, kurwa, życie 48 animatorów i VFX specialist. Pojebany chuju. Będą teraz siedzieć. Co? Wiesz, ten T-bag kosztował? No, no. Człowieku, to nie... Przestań się wozić. Strzelaj do wrogów. Tak jak robili Who Framed Roger Rabbit. Nie? To tam było to wymaganie, żeby nie rozczapierzać paluchów. A, jasne. Jak się wchodzi w interakcję z kreskówkami. Tak. Bo łatwiej po prostu było im rotoskopować. Jasne. Tak. Taką o. całą dłoń, niż jeszcze... O Jezu, sprytne. Ile to musiało być roboty. Ja widziałem ten odcinek o tym, jak oni rozkładali. Mnie nieskończenie imponuje ten film. Bardzo go lubię. Niesamowite, ile tam jest praktycznych elementów, które zostały opracowane ze względu na to, żeby te kreskówki można było... Nie, no to jest bardzo, bardzo pionierskie przedsięwzięcie pod masą względów. A nie wiem, jak się zestarzało, nie oglądałem tego kupę lat. Tam, całkiem dobrze. Tak jak kosmiczny mecz. What? No nie, kosmiczny. A oglądałeś się ten nowy w ogóle? Nie, nie. Ja nie. Oglądałem. Po swojej jest skandalicznie zły, jest beznadziejny. Jest szokująco zły. Szokująco. No, jest fatalny, no. No ale powiem wszystko ci, że... tam jest przestrzelone. Wiadomo, że pierwszy kosmiczny mecz nie był dobrym filmem jakoś specjalnie. Ale gdzieś tam broni się jakimś tam klimatem, nie? Nie, też był słaby, ale... No był słaby, nie? Ale był... Nie był tak żenujący i tak nietrafiony pod tyloma względami. Poza tym,
kurwa, to co mnie właśnie też zszokowało, animacja jest naprawdę brzydka i cheap looking w tym nowym Space Jam jest beznadziejna. To jak ocenisz w takim wypadku postaci, które tam są? Właśnie... Oho! I ze swojego, kurwa, wysokiego fotela potrafisz pizgać detektywa Pikachu, a ale co patrz, z kurwa... u niego jest 0 albo 100, nie ma nic kurwa, pomiędzy, nie? Jakby jest mówię, najgorsze cechy dwóch osób. Full fair or no fair at all. Ale stary, no jak tam masz na przykład sceny, że jak masz tych chłopów w tle, co kibicują, to oni są kilkakrotnie skopiowani w jednym ujęciu. Szokujące i to widać. Jest. I jakiś taki kurwa koleś, bo tam wiesz, są różne franchise'y warnerowskie, które się pojawiają po prostu na drugim i trzecim planie i właśnie mnóstwo ich widać wśród tych kibiców, którzy tam oglądają te mecze. I tam na przykład jest taki koleś, który jest tym cosiem, Pennywise'em z It. I on wygląda jak taki kurwa koleś z Times Square, który za tobą łazi, żebyś sobie pierdolnął z nim fotkę. Albo jak gość z Krupówek jeszcze, nie? To jest po prostu tam, taka taniocha. Stary, i tam nagle Joker Baby, wiesz, tam popierdala bez kitu. Albo wiesz, White Walkerzy bez żadnego powodu. Z gry o tron. Stary, tam jest Alex z Mechanicznej Pomarańczy w kosmicznym meczu. Masz taki, co? Serio? No, oczywiście tam na trzecim planie, nie? I oni wszyscy robią tak, o. Co to robi tam? To jest w ogóle jakiś taki... To wygląda jak reklama theme parku jakiegoś warnerowskiego, ale nie? Teraz... Tam jest wszystkie możliwe franchise, stary. Matrix reference, kurwa, w 2021 roku. Ale nie? Dla kogo to jest serwis w takim razie? W sensie, ja byłem z dzieckiem serwis? W ogóle. No właśnie. To jest pytanie, które naprawdę przyświeca ci cały film. Masz takie... Myśmy z tym dzieckiem, z moim bratankiem, poszliśmy do... Dobrze, że doprecyzowałeś, bo... No nie, pytania, nie chcę podawać tutaj, bo ma na imię bratanek. Świetny pomysł. Ale i poszliśmy do tego, do kupić sobie coli, bo siedzieliśmy na schodach, właściwie już tak łeb bolał od tego, że... No ale właśnie, bo jak łaziliśmy, nie? Wiesz... Bo jakby my za dzieciaka widzieliśmy Space Jam i może to jest to, nie? To wtedy było takie... Tak, ale w międzyczasie... Tak, ale też zwróć uwagę, że ten craze NBA-owy był w zupełnie innym punkcie, nie? W sensie wszyscy wiedzieli, kto to jest Michael Jordan, no tak. Nie wszyscy wiedzą, kto to jest LeBron James, no, tak, no nie? Prawda. Szczególnie, więc że... jakby mimo tego, że osiągnięcia LeBrona jakieś tam z koszykarskiego punktu widzenia są naprawdę imponujące i tam... No tak. Gdzieś tam on jest jakimś tam kandydatem do tego debilnego zresztą tytułu GOAT, nie? Ale... Kozy, tak? Co? Tak. I co będzie ta koza? I też to był inny Boże czas, nie? Dla NBA. Goldie. NBA miało się lepiej z takiego jakby może nie komercyjnego, bo oni cały czas pewnie koszą niezłą kasiorę. Oj tak. Ale jakieś takie było, nie wiem, popularniejsze wśród normików, mam wrażenie. Wiesz co, przede wszystkim... Wiesz dlaczego, bo wtedy Scepter Śląsk wrosł. Ojej, rozpierdalał Anvili, tak, rozkurwiał sieciów z Nowego Dworu Mazowieckiego. No. Z Pruszkowa. Nie, no co w tym może być, też... Stary, fabularnie to jest w ogóle kiła. Tam... Musimy pamiętać, że już żyjemy tak, to jest w takim tragedia. Świecie... w którym nic już nie jest dobre, bo wszystko, ale... co dobre, łącznie z NBA, skończyło się w 2016. Tak, ale to jest jakaś taka marka, która jest nikomu niepotrzebna. Nie, że w sensie revival tego był absolutnie nikomu niepotrzebny. Bo to jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy oglądali Space Jam w latach 90., ale jednocześnie to jest skrajnie nie dla ciebie, no nie? Okej. Okay. Jest jakby żadne dziecko się nie zarazi ani baktylem do NBA, ani do, tym bardziej do Looney Tunesów. Looney Tunes naprawdę wypadają strasznie chujowo w tym filmie. Ty, no bo to jest jeszcze to, nie? Jakby Looney Tunes były w ogóle na, chyba bardziej na czasie w sumie. Wtedy, jak wyszedł pierwszy spektakl. Ale tak, też już mimo było... tego, że to też, wiesz, są rzeczy, kurde, przecież jakby nie zapominajmy, jest do 40-tych, 50-tych. No tak, tak. Więc... Tam jest kogut rasista. Ale teraz jakby i to ty po co molestuje, wiesz, tak. Punkt. Tak, ale teraz tak, jakby był Swamp, no. Space Jam z Psim Patrolem. Który zresztą był obóz i chyba usunęli postać tego skunksa, albo jakoś ją... stonowali, no nie? Zgadza się. A, okay. Jego creeperskie nie, ale to tam, rzeczy. Pepe to canceled. Wynikało z... Nie, no, Pepe canceled z tego powodu, bo on na planie molestował starzystki. Wirtualnie. Normalnie wysyłał zdjęcia, nie zdjęcia, ale wysyłał, wiesz, normalnie algorytmy swojego kutasa. Tak, no i widzisz, i teraz gdyby był bardziej kreskówkowy, to nie byłoby to aż tak rażące. Nie, no jakby rysował taki... rysunki kutasa swojego. Ale on wysyła dick tylko... Vein going straight through it. Tak, ten bydlak śmierdziel. No. Nie no, ale to było po prostu on... Słuchaj, co byś wolała dostać? Zdjęcie, znaczy się ten, rysunek penisa,
wykonany nawet w takiej śmiesznej formie, tam ohoho, śmieszne, albo szereg po prostu obliczeń, wiesz, wektorów, nie? I mówisz, co to jest? A ten typ siedzi tam, kuda. A to tak jak zwedytuj, aha, okej. Okay. W ogóle czyli to są po prostu te koordynaty krzywych Beziera, tak? Ja, i ja. Wyobraź sobie. Jak, how else? W ogóle, wow. Tak, trochę z tym spojrzeniem jest tak, że to jest jakby jakaś taka dwugodzinna medytacja nad bezsensem istnienia tego trochę filmu, tak. Nie? Bo pochuj to Looney Tunes, pochuj ten Space Jam, to się nie dzieje w kosmosie, tylko w komputerze. Wiesz, dlaczego to się kurwa nazywa Space Jam? Tam nie ma w ogóle żadnego elementu kosmicznego, nie? Ja nie wiedziałem o tym. Wiesz, jakby pierwszy Space Jam miał jakąś logikę, bo tam była jakaś tam góra kretynów, był ten park rozrywki i to wszystko działo w kosmosie, byli kosmici. Tutaj nie masz żadnego kosmity, tutaj się wszystko dzieje kurwa w jakimś Warner-wersie, no nie? O Jezu, i sztuczna inteligencja ich zmusza do tego meczu. Na chuj są tam te Looney Tunesy, skoro jakby nikt nie pamięta Kulika Baxa i dzieciaków kurwa nie interesują te wszystkie animki, to weźcie po prostu te franchise'y, które są świeższe, to weźcie niech z postaciami z Harry'ego Pottera kurwa grają w tego koszykówkę. Chuj wie co, i on tam na miotłach popierdala kurwa koleś. Po co to jakby tam jest bezsensowna decyzja za bezsensowną decyzję. No tak, no bo to jest jakiś taki kompletny po prostu pile of nonsense. Faktycznie. I ten mecz wygląda źle. Nie wracają? Nie. Nie. W pewnym momencie. Nie, przeciwnicy się w ogóle. Są jakimiś robotami. To nie, jest... oni grają przeciwko zawodnikom NBA i WNBA, którzy zostali zrobotyzowani. Ale przez algorytm chyba przepisani. Bo syn LeBrona Jamesa opracował stary apkę do szczytywania geometrii ludzi. Syn jego syn jest Tencentem, kurwa, i normalnie jest jako stand-in Tencentu i on bez kitu do swojej gry własnej opracował coś takiego, że robi komuś zdjęcie i on już jest w jego grze. I to... A, tak, tak. I to ale... jest w ogóle tak, jakiś hook point. Pomysł na to, żeby to była gra i żeby to było takie NBA Hangtime jest niezły, nie? Ale to jest tak spierdolone na każdym etapie. Z jakiegoś powodu jeszcze jest konflikt między nimi, bo on chce się zająć tworzeniem gier, a nie grać w koszykówkę jak ojciec. Tak jak stary, no. Tak się iść tak... Tu są miliarderzy, who gives the fuck, kurwa, ten kolor... Możesz siedzieć i walić gruchę do końca życia i stać się na to, nie? I to i tak, ja tak na miejscu Blerona, to i tak nieźle, że ten typ coś chce robić. Nie jest, kurwa, wiesz, tam stary... I skandaliczny brak w tym filmie to jest to, że nie ma... Ja uwielbiam tę scenę w pierwszym Space Jamie, jak oni pozbawiają tych wszystkich koszykarzy mocy. I są to takie sceny, jak po prostu Charles Barkley idzie zagrać z jakimiś molatami, pudłuje każdy, że Easton, dziadu, nie jesteś prawdziwym, jeszcze po prostu ten polski dubbing, nie jesteś prawdziwym Charlesem Barkleyem. Jakiś Isaac Hayes wjeżdża, ktoś taki zamulony. Tak, a tutaj właściwie ta część aktorska zostaje zlikwidowana, bo oni dość szybko wchodzą do tego metaversum, czy tam to metaversum tam z Johnem Facebookiem tam już to wszystko jest kurwa straszne, stary. To wygląda jak jakby ktoś chcieli uruchomić nową usługę HBO po prostu kurwa nie wiedzieli jak ją wypróbować, to zróbmy film o lunchu. Stary, to jest film o tym, jak Windows 97 został wprowadzony, więc i taki to jest pomysł. Bo innym zapraszają LeBrona, słuchaj, mamy zajebisty nowy pomysł na skapitalizowanie twojego wizerunku, no nie? Fuck yeah. Czyli skopiujemy ci japę do komputera i będziemy ją wklejać, gdzie się kurwa da. Tragedia. Brzmi tak bardzo niepotrzebnie jak Matrix nowy. No. W takim razie, nie? Który też jest właściwie, no, poza byciem Blast from the Past, to czym jest? Niczym. To nawet nie jest jakiś specjalnie... Czy to jest Blast from the Past? Okay, może to jest, Finger Blast. Bo oni używają masy scen z pierwszego Matrixa, więc jak najbardziej. To szanuję akurat. To jak śmieszne, że Silent do tego wróciliśmy, bo chyba jak się odzwaniałem do was, to o tym gadałem. Silent Night, Deadly Night, gdzie w dwójce wykorzystano prawie cały pierwszy film i tylko dokręcono Garbage Day! Garbage Day! Ha, 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 ha! Poniosłem. Tak jest. Taki film bym obejrzał. Taki film wam życzę. Obejrzyj Seron Hoffmana, bo jest fajny. Obejrzę. Wiesz, że w ogóle my tam siedzieliśmy, a jakiś typ, kurwa, jeden z bardziej radykalnych filmów, jaki widziałem, a typowy chodzi, nuda, nic się nie działo. Kurwo jebana. Chłop non-stop drą mordę i się krew się leje, tryska, rzeźnia, wiesz... Tam nikt nie mówi. Pierdoli jakieś tam majaczy. Tak. Nikt nie mówi. Każda wypowiedź to jest: zamierzam zgnieść twoje kości na pył, który moi przodkowie jeszcze mam się gdzie.
Trochę kurwa. Zaraz cię dojebie, chwila, muszę kogoś zgwałcić. Zaraz wracam. Cała akcja jest. I każdy kurwa mówi na głębokiej intensywności, ale mogę się założyć, że od chuja, bo tam ta, jak się nazywa ta aktorka? Anne Taylor-Joy. Anne Taylor-Joy, ona gra protosłowiankę. Okej. Okay. I mogę się założyć, że jacyś kurwa starocerkiewni Słowianie mówią, położyła akcent. 100%. Zawsze jest. To na pewno sprawdzę. Ja byłem przekonany, że moja luba mnie zabiera na Northmana na moje urodziny, ale zabrała mnie na... Wszystko wszędzie naraz? Nie. Jak się... Enormous Weight of... Ciężar niezwykłego talentu, tak. Z Nickiem Cage'em. Ja mam w planach ten film jakoś we wtorek pójść. Wszystkim ustawiony właściwie. Nie warto? To jest dziwne. Nie, proszę. Proszę nic nie mów. Jak dobrze. Dobrze. A kto gra główną rolę? Pedro Pascal. Hell yeah. That's, I like it. It's a movie. To pogadamy następnym razem. Dobrze. I z tego też wam życzymy, moi drodzy, żebyście mogli pójść obejrzeć najnowsze kinowe produkcje od waszych ukochanych producentów. Te filmy to nie tylko wyraz artystyczny, ale także przedsiębiorstwo, które daje pracę. Pamiętajcie o tym, żeby pobierać kulturę tylko z legalnych źródeł. Dziękuję bardzo serdecznie. Patryk Wek. Fuck you. Bitch.